Overgaret 47. Przepracowany. Rozdział 461. Rozdział 461. Przewidywano. Jan Mori był kopnięciem użytym bez żadnych wstępnych działań. Trafił w cel z bliskiej odległości, więc przeciwnik nie mógł go zobaczyć i odpowiedzieć. Ale Grid doskonale zablokował to za pomocą ręki Boga. Było jasne, że Grid wziął pod uwagę moment akcji, która wcześniej została przeprowadzona publicznie tylko raz. Wystarczy. Kraugel cenił Grid bardziej niż ktokolwiek inny. Nawet bardziej niż Lowell, Damian i Paxford. Ale teraz wydawało się, że nie doceni Grid. Prawdziwe umiejętności Gryda przekroczył zakładany zasięg Kraugela. Niesamowita stopa wzrostu. Czy to z powodu specjalnego teningu z Piaro? Kraugel nie mógł sobie wyobrazić, że Gryd dotarł do 60. Wyspy Archipelag Bechen. Podniósł swoją ocenę sieci na nowy poziom. Nie można go oszacować. Kraugel przygotował już kilka rzeczy. Szukał najlepszej metody w czasie rzeczywistym. Duk. Duduka. Krewka pała z brzucha Kraugela. Czerwone i mokre Kroplę spadały na scenę, na której pozostały ślady zniszczenia. To był bardzo surrealistyczny widok. To niemożliwe. Kraugel został ranny. Tum był szokowany, jakby niebo spadło. Niebo nad niebem. Wysokie niebo, do którego nikt nie mógł sięgnąć. Czy kiedykolwiek został ranny w meczu jeden na jednego? Nie. To był zdrowy rozsądek, że Kraugel był niezwyciężony. Jednak grid zniszczył go w tym momencie. Ich zdrowy rozsądek został złamany. Kiedy Kraugel powiedział, że przegrał z gridem, to prawda? To niemożliwe. Kraugel nie może przegrać w meczu jeden na jednego. Po pierwsze, czy nie jest potworem, którego nie trafiają umiejętności nie będące celem? Nikt nie może go pokonać. Siatka powiodła się z ukierunkowaną umiejętnością, ale sytuacja w bitwie wkrótce ponownie się zmieni. Stania się przychylna Kraugelowi. Ludzie na całym świecie nadal wierzyli w zwycięstwo Kraugela, ale grid był inny. Znalazł nadzieję, że może wygrać. Odzyskał wielki miecz w brzuchu, u Kraugela i jednocześnie połączył kolejny atak z Jaruktem. Twarz grida wyrażała pragnienie zwycięstwa. Jednak rzeczywistość nie była taka łatwa. W niebo wstąpienie Kreta. Kraugel było ponad czterdzieści poziomów wyższy niż Grid. Ponadto posiadał ponad 15 tytułów, którym wywierały wszelkiego rodzaju efekty. Nie upadł z powodu jednego trafienia z Uniknął ataku Grida, gdy promień wystrzelił w górę z białego kła. Wielki mieczywa rógta i Grida skrzyżowali się w X, próbując się bronić, ale Kraugel interweniował, wbijając sztylet w tę lukę. ok. Kup. Grid został uderzony w szczękę i oparł się stepusowi omdlenia. Następnie ożył Pagmaes Fortsmanship, Pinnacle. Podczas procesu został dwukrotnie zgnięty w bok sztyletem Kraugela, ale go ignorował. Był przekonany, że może objąć prowadzenie w bitwie, gromadząc obrażenia za pomocą Pinnacle-Kill, a teraz Pinnacle. Jednak niszczycielska moc Pinnacle różniła się od Pinnacle-Kill, a Kraugel był w stanie przeciwdziałać. Rozdzieranie nieba. Rozerwanie nieba było jednym z ostatecznych ruchów białego szermierza. Fatalną wadą było to, że zużywał manę, ale była to umiejętność kontrataku, która wywierała dużą moc, ignorując pewien procent obrony celu. Kwaja -ja jak Ogromne pazury bestii zostały wyrzeźbione w niebie, gdzie znajdował się grid. Aura pilna została złamana, a trwałość narukta i wielkiego miecza grid została uszkodzona. Na piersi grid pojawiło się pięć rzędów krwi. Chłorak. Grid wydał rzadki głośny krzyk. To dlatego, że jego obrona była tak wysoka, że rzadko odczuwał ból. Jednak obrażenia odniesione w wyniku kontrataku plus dziewięć trójtefank były ogromne. Teraz prawie cała jego obrona została zignorowana, a ból był nie do zniesienia. Wtedy kopniak Kraugela trafił gridę w twarz. PNK Rozległ się dźwięk przypominający pękający balon. Na szczęście twarz grida była nietknięta. Nie dało się uszkodzić grida zwykłym kopnięciem, nawet jeśli był to Kraugel. Jednak z powodzeniem wykorzystał twarz grida jako przyczółek, aby uzyskać korzystną pozycję. Jego czarna szata załopotała i Kraugel uniósł się w powietrze, intensywne światło oświetlało biały kiau. Był to prekursor pewnej umiejętności, którą zapamiętał grid. Miecz meteoru. Kło. Kraugel użył White Light Steps, aby strzelać w kierunku ziemi. Powstał gigantyczny pęd przypominający spadający meteor, a na 10-metrowym obszarze sceny wokół Grid utworzył się głęboki dół. Grid starał się stanąć prosto. Wykrywanie magii wciąż się odnawia. Grid przegapił pozycję Kraugela z powodu efektu maskowania White Light Steps i ostatecznie użył rewolwę. Potem przywołał krwawy krzyk. King! i zarokt krzyknął entuzjastycznie. W przeszłości była to umiejętność powodująca utratę równowagi, która była w stanie wyeliminować meteorowy miecz Kraugela w Reiden. Zabłysnął jeden z pierścieni Kraugela. Png. Był to pierścień z efektem przebudzenia. To Pękło i przywróciło umysł noszącemu. Dzięki temu Kraugel był w stanie pozbyć się szumu w uszach i bezpiecznie ukończyć mierz meteorów. Ile je, je To dzięki przedmiotom, które szczyciły się najlepszą obroną, takim jak płaszcz lantier i potrójne warstwy, uratowano mu życie. Moc miecza wroga, który zadawał obrażenia równe obronie celu plus stałe obrażenia, zadał poważną ranę Tak. W przeciwieństwie do swojego gwałtownego pędu, Krauel wylądował lekko i odrzucił sztylet w bok. To było w kierunku czterech rąk boga w oddali, którym waliłem młotkiem przed małym wielkim piecem. Przed gridem pojawiło się okno powiadomienia. Kombinacja przedmiotów umiejętności została anulowana. Cholera. To była trudna umiejętność do wykorzystania w praktyce. Gridowi pozostała jedna trzecia zdrowia i stał na rozdrożu wyboru. Nie mogę też używać bloodscanninga. Jego statystyki wzrosną wraz z bloodscanningiem i będzie mógł walczyć równo z kraugelem. on zawahał się. To dlatego, że doświadczenie juarukta wynosiło 99%. Mogę podnieść ocenę, jeśli przetrwam około 50 następnych ataków. Gdyby obniżył swoje zdrowie dzięki bloodscanningowi, trudniej byłoby go utrzymać. Nie chciał, żeby jeden z nich zginął, zanim ranking kim tak wzrośnie. Oczywiście to Grid prawdopodobnie umrze. Najpierw wytrzymaj. Podjął decyzję i umieścił wielki miecz grida w kwipunku. Nie był wystarczająco pewny siebie, by skoncentrować się na walce dwoma broniami podczas walki z Kraugelem. Czy ma jakiś sposób? Kraugel poczuł się czujny, ponieważ Grid nie używał blast scanningu. Zdrowie, które spadło z powodu pinnecla kill, powoli się regenerowało dzięki efektowi tytułu klątwa króla Trolli. Wierzył, że czas jest po jego stronie, ale zaczął się denerwować postawą Grida. Nie sądzę, żebym przeciągał czas. Nie mógł podjąć pochopnej decyzji tylko dlatego, że chciał jak najszybciej uwolnić matkę od bólu. W tym czasie Kraugel analizował sytuację spokojniej i uważniej niż wcześniej, dlatego wierzył we własny osąd. W szybkim tempie, kururunek. Z czystego nieba rozległ się grzmot i ziemia zaczęła się burzyć. Scena, na której stali Kraugel i Grit, gwałtownie się trzęsła, przechylała i częściowo zapadała. Komentatorzy krzyczeli jednocześnie. Ten? To prekursor umiejętności walki o szerokim zasięgu, której Kraugel użył do pokonania tarmy. Pęknięcie nieba ziemi. Była to unikalna oceniana umiejętność, której Kreugel nauczył się na kontynencie wschodnim przed zawodami krajowymi. Nie brakowało jej zasięgu ani mocy. To był najsilniejszy atak, który zdominował niebo i ziemię. Rozerwanie nieba i ziemi, Kwakwa kwakwa kwa Z nieba spadały ciężkie błyskawice, a lawa unosiła się ze szczelinów ziemi. Wydawało się, że nie ma sposobu na ucieczkę, co oznacza, że grid zostanie mocno uderzony. Obywatele rosyjscy wiwatowali. Kreugel wygrał. Rosja jest pierwsza. Z drugiej strony Koreańczycy byli sfrustrowani. Jak uniknąć takiej umiejętności? Wygląda na to, że świat się przechyla. To był moment, w którym oglądalność ogólnopolskiego konkursu osiągnęła szczyt. Użyto efektu tytułu setric hero. Rozproszyłaś świadomość wrogów, a zostało wyłączone. Umiejętność wpływ została aktywowana. Ten efekt będzie trwał 10 sekund. Zmniejsza obronę wszystkich wrogów w promieniu 50 metrów od ciebie o 50%. Umiejętność swobodny ruch można użyć raz. Była to umiejętność do skoku na wysokim poziomie, która unikała wszystkich ataków, dopóki nie osiągnęła pożądanego celu w promieniu 200 metrów. Pełnk. Grit użył szybkich ruchów i biegł jak błyskawica. Jego prędkość poruszania się była tak duża, że pozostawiała długą poświatę. To nie był prosty ruch. Grid poruszał się z boku na bok, unikając błyskawicy i lawy, które stanęły mu na drodze. To było jak patrzenie na Kraugela. Tu mi widzowie zanie mówili pod fenomenalną kontrolą Grida. Czernienie. Gniew Kowala. I połączone zabójstwo. Tyfające pięćdziesiąt ciosów przeciwko Kraugelowi. To było szalone. Teraz musiał wygrać. Pęk. Grid podjął decyzję i raz zamachnął się i waruktem. Ja Drugi cios. Pepęk. Trzeci cios. Kraugel gnął do przodu, żeby go złamać. Ale to było bezużyteczne. Szybkość ataku Grida była dla niego zbyt duża, a boskie dłonie również go zaatakowały. To spowodowało, że Kraugel upadł w procesie uniku. Za późno. Pełnk. W końcu czwarty cios Linkyard precyzyjnie uderzył w Kraugela. Kraugel zdecydował się zrezygnować z unikania i zablokował. Oczywiście nie można było tego całkowicie zatrzymać. Jednak użył zejścia Orła i przycisnął Jarukta, aby zminimalizować obrażenia. Jednak ze względu na dużą siłę ataku ze wzmocnionego stanu Grida, zejście Orła nie mogło zatrzymać rozpędu Jarukta. Pło. Kraugel uderzył w pierś. Pozostała mu jedna piąta zdrowia i wyprostował swoją oszałamiającą postawę. Następnie biały kieł przesunął się w górę po przekątnej. Haeng. Grid zablokował go i kontratakował. Kraugel również ją zablokował i powtórzył kontratak. Haeng. Haeng. Ciała dwóch mężczyzn stopniowo uniosły się w niebo, gdy wymieniali ciosy. Było to zjawisko spowodowane brakiem oporu wobec siły odpychania, która pojawiała się po zderzeniu dwóch mieczy. Wiedzieli, że Kraugel jest silny. Ale to mocne. Ponadto, w jaki sposób Grid był w stanie wydobyć pełną moc kraugela? Rankingowcy w konkursie ogólnopolskim zaczęli odczuwać różnice poziomów. My. Nie doświadczyliśmy nawet połowy ich umiejętności. Zupełnie inna klasa. Niebo zwane Krałgel było znacznie wyższe niż sądzili, a Grid był wierząc nie do zdobycia, a nie taką, która by się zawaliła. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 462, rozdział 462. Hank. Hang. Ciała grida i kraugela uniosły się w niebo. Krew i podchodzące od dwóch mężczyzn rozproszyły się, odbijając się jak światło gwiazd. Jego siła ataku jest zbyt duża. Kraugel bezperacko wymieniał ciosy z gridem, który był w stanie pełnego wzmocnienia. Za każdym razem, gdy ich miecze się zderzały, Kraugel skręcał orbitę miecza, aby zrównoważyć potężną siłę niszczącą, powodując gwałtowny spadek wytrzymałości i ból nadgarstka. Przede wszystkim dużym problemem była presja psychologiczna. A jeśli jego koncentracja została zakłócona i pozwoliła na jeden z ataków grida, rezultatem byłaby porażka i nie byłby w stanie wyleczyć choroby matki. Napięcie na myśl o zdrowiu matki bardzo obciążało stan psychiczny kraugela. Zdecydowanie: musiał wygrać. Kraugel przesiągł, a jego koncentracja ponownie zaczęła wykraczać poza kategorię człowieka. Podniósł pasywny efekt Keensensens do skrajności i właściwie użył podwójnego władania. Po zablokowaniu Jarukta białym kłem wbił w tyle dwocłoniętą szczelinę. Puk, haeng, puk, haeng. Liczba kontuzji na gridzień zaczęła rosnąć. Krew co jakiś czas pokrywała maskę na jego twarzy. To niewiarygodne. Grid był zaskoczony. Miał przewagę w sile ataku, szybkości ataku i wytrzymałości, więc dlaczego tylko on został ranny? Przypaska na okorzeźnika i Jaruk dali mu najlepszą drogę, ale nigdy nie dotknął ciała Kraugela. To było jak chwytanie powietrza. To jest niebo. Bez względu na to, jak bardzo by się starał, nigdy nie będzie w stanie go osiągnąć. Siatka z przeszłości nie znosiłaby naturalnej różnicy w talencie i czuła się gorsza. Straciłby panowanie nad sobą. Ale teraz było inaczej. Grit nie miał już poczucia niższości. Grit zaczął się dobrze bawić. Jeśli cię powala. tak, okazałby się najsilniejszy, gdyby pokonał Kraugela. Zdobędę tytuł najsilniejszego. Jego brak talentu nie utrzymałby go w kostkach. Była to świetna okazja, by udowodnić, że jego wysiłek nie jest mały. Ja, Jong, wygram. Puk. Grit krzyczał tak głośno, jak to możliwe, żeby podnieść własne morale, ale pole bitwy było najgorsze. W rzeczywistości został ponownie dźgnięty w bok sztyletem Kraugela. Komentatorzy stacji i OGC, którzy mieli w tym momencie największą liczbę widzów, byli zasmuceni. Ach, wkrótce się skończy. Siatka jest naprawdę świetna. Nigdy nie zapomnimy jego działań w umożliwieniu koreańczykom nowego snu. Zgadza się. Grit na zawsze zasługuje na pochwałę jako gracz, który podniósł Koreę południową z bycia wyśmiewanym w do tego, że może patrzeć na pierwsze miejsce w rankingach. W końcu Grit zostaje pokonany, jednak nikt nie powinien go winić. Walczył dobrze? Był też sam. Młodzi zawodnicy Satiswy w Korei oglądający mecz zaczęli płonąć motywacją. Będę silny jak Grit. Stanę się potem Grit w następnym ogólnopolskim konkursie. Pragnienie stania na tej samej scenie co Grit napełniło serca młodych ludzi. Zgadza się. Podobnie jak Grit czuł podziw i zazdrość wobec Kragela, tak wielu młodych ludzi z Korei Południowej czuło do niego zazdrość. Dawny głupiec, którego nikt nie docenił? Nie sądzę, że Bóg Grit przegra? Widzowie nie oparli się wszystkim komentatorom, którzy przewidywali, że Grit przegra. W czasach, gdy wszyscy byli przytłoczeni potęgą Kraugela, niektórzy wierzyli w grid do końca. Jednym z nich był gościnny komentator OGC, P.A.X. God Godgrid wygrał wcześniej walkę z Kraugelem. Nie, to nie był tylko Kraugel. Zawsze sam walczył z silniejszymi wrogami i tak jest i tym razem. Zdecydowanie. Zaczynając od podekscytowania P. Xford. Nasz syn wygra. Sehe trzymała się za ręce z rodzicami i modliła się za grid. Obstawiam 100 tysięcy złota, że Grid wygra. Milion złota. W takim razie jestem w całości. Hej, ci ludzie, nie możemy stawiać na siatkę. Członkowie overgaret. Cholera. Kiedyś kupiliśmy z ciebie i nękaliśmy cię, ale już nie. Być może nigdy nam nie wybaczysz, ale teraz wszyscy cię doceniamy i dopingujemy. Więc proszę wygraj, Kim Jong-wo. 45 klasa liceum bohaterów. Jung-wo-pa, walka. Seksowne uczennice Yerim. Ludzie, którzy byli świadkami procesu zmian grida, wierzyli w grida do końca i kibicowali mu. Nie chcieli, by wysiłki grida poszły na marne. Ale rzeczywistość nie płynęła zgodnie z wiarą i życzeniami. Płok. Grid pozwolił na kolejne ciosy sztyletami i został dźgnięty w szyję białym kłem. Ach, to był koniec. Tłum wiwatował na część Kraugela, a ludzie oczekujący odwrócenia sytuacji byli zasmuceni. Lawe mocno zamknął oczy na trybunach. Chciał, żeby Kraugel wygrał, ale porażka Grida była również bolesna. Wyglądać: Grid wciąż ma nadzieję. Jak widać w meczu Damiana, posiada on niegdyś nieśmiertelną umiejętność. Podczas bitwy z Damianem, Grid przeżył uderzenie magią, pomimo jego skrajnie niskiego zdrowia. Po tym komentatorzy byli przekonani, że ma nieśmiertelną wierność. W tym czasie przed Gridem pojawiło się okno powiadomień. Aktywowany jest efekt krwawych łez złego ducha. Twoja siła ataków wzrośnie o 50% na 5 sekund. Za każdym razem, gdy pozwalał na atak Kraugela, stawał się coraz bardziej przesiąknięty krwią. Maska rzeźnika całkowicie pokryła się czerwienią. To był jeden z planów Grida. Ha! Jeonk! Hup! Nagły wzrost siły ataku Grida nie był czymś, co Kraugel mógł przeoczyć. W momencie, gdy zderzył się z Leruchtem, biały jego poważnie stracił swoją wytrzymałość, a prawa ręka Kraugela zdrętwiała. Przytłaczająca różnica w sile, która pojawiła się nagle. Oczy Kraugela zadrżały, gdy nie mógł już dłużej wytrzymać skutków grawitacji i upadł na Ziemię. Umiejętność, szał. Umiejętność zwiększająca siłę ataku wraz ze spadkiem zdrowia. Grid był kowalem, więc skąd miał umiejętność berserka? Nie było powodu, by mieć wątpliwości. Po raz kolejny była to potęga przedmiotów. Potwierdzam. Boskie ręce zaczęły się kołysać, gdy upadł kreugel, powodując u niego ból. Jego twarz pociemniała. To był Grid, który emitował inny rodzaj energii niż ręce Boga. Szermierz pakme. Superczułość. Zabójstwo połączonej fali. Kukwa kwa kwa kwa. Kukwa kwa kwa kwa. Krwawo czerwone ostrza energetyczne spływały jak tsunami. Każdy z nich przepełniony był silną energią, którą można nazwać katastrofą. Skończy się, jeśli tylko jeden trafi. Ponadto musiał wygrać w ciągu kilku sekund po aktywacji i Kluczem było wstawienie ostatniego ciosu tuż po zakończeniu pasywnego ataku Grida. Suuk. Kraugel ledwo uniknął bombardowania ostrzami energetycznymi i poszerzył dystans dzięki Gridowi. Ostrza energetyczne podążały za nim do samego końca, ale ruchy Kraugla, gdy wykorzystywał teren, by je zniszczyć, były boskie. Ale Grid był jak dzika bestia. Nie obchodziło go, że zostanie trafiony w stanie nieśmiertelnym, więc ruszył za Kraugelem, w jednej chwili ponownie zmniejszając dystans. W końcu Kraugel dał Gridowi okazję do ataku. ataka. Krwawe światło ledwo się z kraugela. Kraugel ledwo go uniknął dzięki Supersensitivity i celnie trafił w oba oczy grida. Miało to wywołać stan ślepoty. Supak. Biały błysk wycelowany dokładnie muze. Tuż przed tym, jak dotarł do oczu grida, czas trwania nieśmiertelności wynosił 3 sekundy, a super 4 sekundy. Kalang. Boskie ręce chroniły grid przed atakiem Kraugela. 2,5 sekund, 3,5 sekund. Fala. Grid użył wawej dotarł do Kraugla, ale Kraugel ponownie uciekł. 2 sekundy, 3 sekundy. Jejong. Dystans po raz kolejny otworzył się między Kraugelem a Gridem, gdy Kraugel użył boskich rąk jako przeczuta. Hura. Grid przewidział, że Kraugel ucieknie i rzuci włócznią. Płok, Kunk. Kraugel przeoczył tę umiejętność i włócznia przebiła jego ramię. Kraugel szybko zbladł, podczas gdy Grid częściowo odzyskał trochę zdrowia dzięki pierścieniu Alfinstone S. ring Jedna sekunda, dwie sekundy. Tutaj, Tack. Tym razem Kraugel rzucił się w stronę Grid. Z łatwością uniknął magicznych pocisków wystrzeliwanych przez ręce Boga i dotarł do siatki. Było to light steps połączone z Super sensitivity. Wreszcie, ta ciężka walka się skończyła. Matka Kraugela stała przed nim, uśmiechając się promiennie. Syłk. Kraugel był pełen nadziei, gdy jego miecz miał przebić szyję grida. Dusza Brahma, która straciła dużo mocy po zamknięciu piekielnych drzwi, obudziła się ze snu. Czas odnowienia asymilacji dobiegł końca. Asymilacja. Wykorzystano ostatnią kartę tutową grid. Jego włosy stały się białe, a oczy ostrzejsze niż zwykle, powodując bicie serc kobiet na całym świecie, a serce kraugela zamarło. Percza. jelje -y Przezroczysta magiczna bariera zablokowała miecz kraugela. Siwowosa Grid zrobiła zabawny wyraz twarzy, gdy twarz kraugela wykrzywiła się z szoku i rozpaczy. To talent z niebios. Ale wciąż jesteś młody. Chwarurunk. W chwili, gdy na palcach Grid pojawiła się iskra. Tak. Kraugel odrzucił biały kieł i położył ręce na tarczy otaczającej Grid. Płaczący tygrys. P.N.K. Nieuchwytna energia przebiła klatkę piersiową Grida po tarczę, podczas gdy płomienie Grida spaliło ciało Kraugela. Niewiarygodne. Kto wygrał? Świat pogrążył się w chaosie, gdy obaj mężczyźni niemal w tym samym czasie poszarzali. Czy to niebo, czy nie do zdobycia wieża? Nie można zagwarantować wyników, dopóki film nie zostanie odtworzony. Jednak Grid i Kraugel znali już wynik. Mama. Kraugel zadrżał, a łzy popłynęły mu z oczu. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne, przecinek daj nam znać rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 463. Rozdział 463. Czas nieśmiertelności się skończył. Najgorsze okno powiadomienia pojawiło się, gdy Kraugel miał uderzyć Kryda w je białym kłem. Czy miał przegrać? Ale Grid wciąż miał kartę tutową? Dusza Brahma, która straciła dużo mocy po zamknięciu piekielnych drzwi, obudziła się ze snu. Czas odnowienia asymilacji dobiegł końca. Percza. Ilę je, -je, -je -onk. W momencie użycia asymilacji tarcza zablokowała tak Kraugela i Grid był przekonany o jego zwycięstwie. Dopóki Braham nie otworzył ust, to talent z niebios. Ale wciąż jesteś młody. Przestań hałasować już jej zaklęcia. Grid krzyknął, ale Braham ufał swojej tarczy. Wierzył, że nigdy nie zostanie złamany i wezwał płomień. To nie była magia jakiejś szczególnej formy. Były to po prostu płomienia stworzone z czystej magicznej mocy. Mana Grida była prawie pusta, więc nie można było użyć zaklęcia. Cóż, to wystarczy. Mężczyzna stojący przed Brahamem również był w złym stanie. Możliwy był lekki atak. Moment, w którym Braham się uśmiechnął. Tak. Kraugel położył dłoń na natarczy. Przypominało to technikę regasa, który tymczasowo zwiększał wagę swojego ciała, wykorzystując jego siłę obrotową. Nie mów mi. Grit i Braham jednocześnie się zdenerwowali. Płaczący tygrys. P.N.K. Nieuchwytna energia przeszła przez tarczę i uderzyła w klatkę piersiową Grita. Obrażenia nie były silne, ale Grit odzyskał tylko 400 punktów zdrowia dzięki efektowi strzału włóczni i pierścienia Alfinstone S-Ring. Grit nie był w stanie wytrzymać ciosu i natychmiast zmarł. Po raz kolejny nie mógł cieszyć się efektem mocy tirameta połączonej z rolą ciemności. W swoich ostatnich chwilach widział, jak ciało kraugela płonie w płomieniach. Kraugel był niespokojny przez całą walkę z Gridem. Tu w końcu przegra? Czy nie byłby w stanie wyleczyć choroby swojej matki? Grid był tak silny, że sprawił, że nawet Kraugel, najlepszy gracz w grze, miał takie myśli. Władca pola bitwy, Ares, siostry czarno-białe, i wykonawca Baala, Agnus. Grid był nie mniej uzdolniony niż cztery osoby pracujące nad główną historią Seti swojej nie pozostał w tyle, jeśli chodzi o możliwość rozwoju, w szczególności na końcu. Asymilacja. Serce Kraugela zamarło, gdy włosy grid stały się białe, a czernienie zniknęło. Białowłosa wersja Grida pokonała pierwszego sługa na za pomocą kuli ognia. Miała być przeznaczona tylko do określonego zadania, ale ta moc może być użyta w PvP. To było poza zasięgiem Kreugela i staną w obliczu wielkiego kryzysu. Ale w końcu wygrał? Płaczący tygrys Kreugela był krok przed płomieniami się włosego grida. Różnica była cienka jak kartka papieru. Gdyby gryt nie był pewny siebie i użył magii zaraz po Shield, Wynik by się zmienił. Wygrałeś bitwę z legendą. Legendarna klasa Sforcain została zdobyta. Twój poziom spadł do poziomu 1. Mama poczuł przypływ emocji. Mógłby uwolnić swoją matkę od jej cierpienia. Mógł odwdzięczyć się za miłość, jaką darzyła go matka przez całe życie. Po raz kolejny można go było nazwać synem. Kraugel zadrżał, a łzy popłynęły mu z oczu. Były to łzy radości. W wyniku powtórki wideo odkryto, że Grid zmarł przed Kraugelem. To była zaledwie różnica 0,1 sekund. Tylko 0,1 sekund. Moment, w którym zmienił się los Korei Południowej i Rosji, Grida i Kraugela, zwycięzcą jest Kraugel. Rosja zajęła pierwsze miejsce w rankingu ogólnym? To naprawdę rozczarowujące z perspektywy Gryty i Korei Południowej. Gdyby magia Grida była o 0,1 sekund szybsza, Korea Południowa zdobyłaby pierwsze miejsce. Rzeczywiście, było naprawdę konkurencyjne. W rezultacie grid został pokonany, ale niebo spadło. Kto mógłby nazwać grida przegranym? Tytuł nieba nie jest już zarezerwowany wyłącznie dla kraugla. Zgadza się. Grid również zasługuje na miano najlepszego. W tej chwili Satisfy ma dwa słońca. Komentatorzy różnych stacji zaczęli chwalić grit i większość świata się z tym zgodziła. Jednak grid był inny. W końcu przegrałem. Zdał sobie sprawę, że wciąż brakuje mu tego tytułu, ale Grid nie był sfrustrowany. Był zadowolony. To prawda, że dystans między nim a kraugelem stopniowo się zmniejszał, następnym razem. Następnym razem będzie inaczej. W tym czasie zdobyłby tytuł najsilniejszego. Grid obiecał z uśmiechem, patrząc na Kraugela. Czy jesteś tak szczęśliwy, że mnie pozyskał? Kraugel chwycił się za pierś zami w oczach. Grid całkowicie źle zrozumiał znaczenie jej s. Tak bardzo się cieszy po pokonaniu mnie. Huchu Grid był dumny mimo przegranej. 1. Rosja, 5 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe. 2. Miejsce. Korea Południowa, 5 zł, 1 srebrny. 3. Stany Zjednoczone, 4 złote, 4 srebrne, 6 brązowych. 4. Kanada, 3 zł, 3 srebrne, 3 brązowe. 5. Hiszpania: 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy. 6 Japonia: 1 złoto, 3 brązowe, 7 Brazylia: 1 złoto, 8 Wielka Brytania: 4 srebrne, 9 Francja: 3 srebrne, wspólne 10 miejsce Argentyna, Chiny: 2 brązowe, 12 Turcja: 1 brąz. Ujawniono ostateczne rankingi ogólnopolskiego konkursu. Stany Zjednoczone i Kanada, które były silnymi zwycięskimi kandydatami, zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Większość ludzi nie przewidziała tego wyniku. Szczególnie szokujące było to, że Korea Południowa, oceniana jako jeden z najsłabszych krajów, znalazła się na drugim miejscu na świecie. Korea Południowa to bardzo nietypowy przypadek. Sam Grid zdobył 5 z 6 medali. Były to również 4 złote medale i jeden srebrny medal. Gdybym miał wybrać MVP do tego konkursu, zdecydowanie wybrałbym Grid. Oczywiście praca Kraugela też była ośniewająca. Samo uderzenie pozwoliło mu porównać go do Grida. Jednak osobą, która zdobyła więcej medali, był Grid. Niewiele osób nie zgodziłoby się, gdyby Grid został wybrany na MVP. Drugi ogólnopolski konkurs satysfy, Dobiegł końca najlepszy miesięczny festiwal odbywający się w Paryżu. Na widowiskowej ceremonii zamknięcia na scenie stanęli uczestnicy z całego świata. Osobą najbardziej w centrum uwagi była Grit. Nowa osoba, która była najlepsza. Drugie słońce i tak dalej. Grit miał wszystkie rodzaje nowych pseudonimów, a uwaga mediów była na nim ogromna. Piękne. W szczególności czarujący reporterzy chcieli przeprowadzić z nim wywiad na temat siwowłosego grida, co spowodowało, że Jurasz Turch grida w bok. Ślinisz się. Hej, nie do wiary. Ślinił się, podczas gdy cały świat patrzył. Dlaczego jest kubek de? Ciężko pracował, aby zarządzać swoim wizerunkiem, ale to natychmiast zniknęło. Grid poczuł się zawstydzony i zarumienił się, przez co Jura wyciągnął chusteczkę i wyterł mu usta. Naprawdę była kobietą, która zachowywała się w zwodniczy sposób. Tłum gracze z całego świata patrzyli na grida z zazdrością. Ludzie nie rozumieją, ponieważ nadal tak się zachowujesz. Działaj umiarkowanie albo zacznę myśleć, że mnie nie lubisz. Usta jury drgnęły. To była świetna okazja, by wyznać, że lubi Grit, ale nie mogła szczerze się przyznać. Otrzymała niezliczone wyznania miłosne, ale było to niezręczne i krępujące, ponieważ nigdy nikomu się nie przyznała. Jest bardzo żywy. Szczytowy miecz roześmiał się. To było jak patrzenie na czyste dzieci, kiedy zobaczył Grida i Jura, więc było fajnie. Oczywiście czuł się też sfrustrowany. Dla porównania, P.A.X.Ford również grał solo od łona matki. Podczas gdy romans Jury i Grida, przecinek wzbudzał zamieszanie, przewodniczący Lim Heolho Zezagroup wszedł na scenę. Spojrzał na grid z nieznanym znaczeniem i przemówił do kamery. Witaj, jestem deweloperem i operatorem Satisfy, Lim Heolho. Chciałbym podziękować całemu personelowi i graczom, którzy ciężko pracowali na ten konkurs. Teraz przekażę radosne wieści wszystkim ludziom oglądającym na swoich telewizorach. Dobra wiadomość przekazana przez Heolcho była następująca. Przede wszystkim, aby upamiętnić zawody krajowe, każdy gracz w swój otrzyma 10% wzmocnienia doświadczenia. Po drugie, dodatkowe wzmocnienia zostaną przyznane graczom, którzy przystąpili do konkursu krajowego. Wzmocnienia będą zależeć od rankingu ich kraju. Niektórzy krzyczyli, że to niesprawiedliwe. Zbyt wiele korzyści otrzymali zawodnicy, którzy zdobyli medale w konkursie krajowym. Jednak celem grupy SA było zwiększenie wpływu ogólnopolskiego konkursu. Rozsądne było zapewnienie odpowiedniej rekompensaty, aby 3 i 4 zawody krajowe stały się większe. W każdym razie koreańscy gracze mogą spodziewać się wzmocnienia, które zwiększy ich doświadczenie i wskaźnik zdobywania przedmiotów o 27% przez następne dwa tygodnie. W rezultacie Grid stał się prawdziwym bohaterem narodowym. Dzięki Gridowi koreańscy gracze zyskali szansę na szybki rozwój. Grid zdobył 4 złote medale i 1 srebrny, więc w nagrodę Kowala otrzymał cztery adamantium i 1 krwawnik. Ponadto do jego portfela bankowego dodano ogromną sumę 20 miliardów wonów. Była to opłata reklamowa, którą wpłaciła grupa Comet. Kiedy minęła jesień. Grid zdał sobie sprawę, że nie zostanie uderzony kolejną 38% bombą podatkową w przyszłorocznym obszernym raporcie o podatku dochodowym i wyleje krwawe łzy. Próbował pocieszać się, że płacone przez niego podatki zostaną przeznaczone na rozwój kraju, ale miliardy wygranych, straconych na podatkach nadal stanowiło zbyt duży ciężar. Czy znowu straci włosy? Po ceremonii zamknięcia, Lowell podszedł do zmartwionego Grida. Mam ci coś do powiedzenia? He, to Królestwo Klanu Wody, o którym słyszałem. Ładne miejsce? Wkurze mnie. Cześć. I hihihit. Królestwo Klanu Wody, Siren. Do miejsca, w którym od kilku miesięcy przebywa powielacz Eufemina, przybyli nieproszeni goście. Stało się to znacznie wcześniej, niż spodziewała się Eufemina. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 464. Rozdział 464. O czym chciałaś ze mną porozmawiać? Po ceremonii zamknięcia. Członkowie wygaret zebrali się w restauracji niedaleko wieży Eiffla. Jako wielonarodowa gildia, każdy miał inny kolor skóry i oczu, ale nie było poczucia niekongruencji, kiedy byli razem. Patrzyli na siebie z ufnością i czułością, wyglądając jak rodzina. Łysy, zamknij się. Nie jestem łysy, ogoliłem się. Oczywiście były wyjątki, takie jak Pony Wantner. Sprowadziłem Kraugela do Overgaret. Lowell wypowiedziała zdumione słowa pośród zamieszania. Niektórzy członkowie byli poruszeni. Niebo nad niebem dołączy do Overgaret. W jaki sposób? Spytali Pony Regas. W przeciwieństwie do pozostałych członków Overgaret nie wiedzieli o planie rekrutacji Kraugela. Oczywiście grid był taki sam. Lawel zaczął wyjaśniać historię tym, którzy nie wiedzą. Tak się stało. Tym samym mamy prawo rekrutować Kraugela. Lawel opowiedział całą historię bez przesady. Jego wyraz twarzy był pełen godności. Lael wierzy, że członkowie Grid i będą zachwyceni projektem rekrutacyjnym Kraugela. Jednak wyraz Grida nie był dobry. Grit pomyślał przez chwilę, opróżniając szklankę piwa, zanim zareagował szokująco. Nie rekrutuj Kraugela. He? To było nieoczekiwane. Dlaczego nie zrekrutować najlepszej siły? Lawel i większość członków Overgaret byli zdziwieni. Musimy zrekrutować Kraugela. Krew Kraugela popłynie tętnicami Overgaret. Gildia będzie silniejsza niż kiedykolwiek. Lawel zaczął mówić o wartości Kreugela, ale Grit przerwał. Czy możesz zmusić kogoś do zostania naszym kolegą? Pond dodał. Kreugel jest typem osoby, która zawsze sama grała w tę grę. Czy nie wszyscy wiedzą, że nienawidzi przynależności do grupy? Czy możemy uzyskać jego prawdziwe serce, jeśli zwerbujemy go w ten sposób? W związku może pojawić się pęknięcie, które pewnego dnia może być niebezpieczne. Skontrował Lawel. Ludzie się zmieniają. Spójrz na nas teraz. Powód, dla którego zostaliśmy kolegami, nie był czysty. Dołączyliśmy, bo było coś, czego chcieliśmy. W trakcie jej spełniania nasze serca otworzyły się i staliśmy się prawdziwymi współpracownikami. Dla Kraugela. Może teraz się zbuntuje, ale kiedyś nie, jest w porządku. Grid był nieugięty, nie tylko jest egzystencją, której nie należy zamykać w klatce, ale nie jesteśmy na tyle słabi, abyśmy mieli obsesję na jego punkcie. Odkąd zaczął satisfy, kraugel grał solo, co pozwoliło mu osiągnąć szczyt. Jego sposób gry był dla niego odpowiedni. Gdyby został zamknięty w ramach grupy i zmienił sposób gry, nie byłby już Kraugelem. Tu nie było wielu takich przypadków grach w słabu wrócabłby po dołączeniu do ich drużyny. To tylko przypuszczenia. To Lawel zareagował do końca. Większość członków ORGRE rozumiała jego uczucia. Była to okazja do zwerbowania najsilniejszej potęgi, ale można było ją przegapić ze względu na wewnętrzną opozycję. Jak zirytowany byłby Lawel. Grid zobaczył serce Lael i mówił otwarcie, niczego nie ukrywając. Lael, przegrałem z Kraugelem. Celem Grida był Kraugel. Był niebem, do którego Grid chciał sięgnąć. W końcu nie udało mu się do niego dotrzeć. Niektórzy mogą się śmieć, ale ja myślę o sobie jako o rywalu Kraugela. Chcę kontynuować rywalizację, aż któregoś dnia go pokonam. Ach, zdał sobie sprawę Lael. Ja, ja nigdy nie mogę pojąć umysłu Grida. To było bardzo niewygodne i szkodliwe dla domu mieć pod sobą kogoś, kogo nie mógł pokonać. Lael zrozumiał stanowisko Grida i skinął głową. Rozumiem. Nie dogadam się z Kraugelem. Grid zapytał, jakby nie zrozumiał. Dlaczego nie? Wielokropek. Ty nie mówiłeś, żeby go nie rekrutować? Grid uśmiechnął się złośliwie do Lawel. Nie zrekrutowanie go nie oznacza, że nie możemy zawrzeć umowy. Po ceremonii zamknięcia zainteresowania ogólnopolskim konkursem zaczęło się rozpraszać, ponieważ inne tematy stały się popularne w różnych mediach. Zniknięcie nazwiska Kraugela z listy rankingowych szokowało świat. Dlatego Kraugel, ścigany przez reporterów, został zmuszony do schronienia się w odrzutowcu rosyjskich graczy. Lawell powiedział, że skontaktuje się ze mną za 30 minut. Na chwilę połączy się z Satisfy. Kraugel połączył się z Satisfy za pomocą kapsuły zainstalowanej w samolocie. Następnie otworzył swoje okno statusu. Imię, Kraugel. Poziom 1. Klasa, Święty Miecz. Broń typu sport może być używana bez ograniczeń. Wydobędziesz ukryte funkcje broni typu miecz, gdy są one wyposażone. Możesz tworzyć nowe techniki miecza. Liczba razy, które można stworzyć, będzie się zwiększać za każdym razem, gdy wzrośnie poziom kompletnej biegłości w posługiwaniu się mieczem. Tytuł ten, który stał się legendą. Tytuł pionier wschodniego kontynentu. Tytuł król trolli. Tytuł. Zdrowie 1485 1485. Mana 100. Setnych. Siła 50 plus 120. Wytrzymałość 15 plus 50. Zwinność. 30 plus 60 inteligencja. 10 plus 10. Opanowanie 10 nieugięte. 10. Godność. 10. Wnikliwość. 10. Plus 40. Regeneracja. 30. Superczułość. 0,1. To przekracza wyobraźnię. Kraugel był zszokowany klasą z Fort Saint. Jego poziom spadł do 1, a umiejętności i statystyki, nad którymi ciężko pracował, zostały zresetowane do początku. Na szczęście jego tytuły pozostały, a podstawowe umiejętności i zdolności Świętego Miecza były niesamowita Rosja otrzymała 30% wzmocnienia doświadczenia dzięki zajęciu 1. Miejsce w rankingu ogólnym, więc odzyskanie jego poziomu nie będzie trudne. W szczególności zniknęła pasywna umiejętność kraugela K Senses, a pierwotnie aktywna superwrażliwość została zmieniona na statystykę. Pasywna superwrażliwość. Można ją uznać za pasywną, którą można trenować bez żadnych ograniczeń. W krótkim okresie wydajność była słabsza w porównaniu ze starą super sensitivity. To się jednak zmieni później. Gdyby właściwie rozwinąć tę statystykę, Kraugel stałby się absolutną osobą, która zawsze była w stanie nad wrażliwości. Oczywiście było prawdopodobne, że wydajność spadnie w porównaniu z początkową superczułością, gdy była to aktywna umiejętność. Kraugel. Czy możesz wyjść na chwilę? Kiedy Kraugel został podłączony do gry, z zewnątrz kapsuły dobiegł głos. Aleksandra. Skinhead Alexander. Jako skrajny nacjonalista, początkowo lekceważył Kraugela i okazywał niechęć. Teraz zachowywał się jak lojalny pies Kraugela. Stało się tak, ponieważ miał nieskończony szacunek dla Kraugela, który uczynił Rosję pierwszym krajem w rankingu. Co? Aleksander wyjaśnił Kraugelowi. Ta małpa. Nie, Koreańczyk powiedział, że chcecie poznać. Kto? Giesiatka. Dlaczego przyszedł po przegranej z tobą PvP? Co powinienem zrobić? Czy mam go odesłać? Nie, czekaj. Kraugel natychmiast się wylogował. Wiedział, dlaczego Grid przyszedł się z nim zobaczyć. Lawelo opowiedziała mu historię. Teraz Grid poznał prawdę. Przyszedł, by otrzymać ślubu wierności. Pierwotnie grupa zawsze miała hierarchię. Kraugel uśmiechnął się gorzko, wychodząc z kapsuły. Potem był świadkiem niesamowitego widoku. Uch! HNNG. Przy wejściu do samolotu. Rosyjscy gracze z dużymi sylwetkami padali bezradnie. Powód nie był jasny. Nie wiedział dlaczego, ale to zjawisko było wywoływane za każdym razem, gdy palce Grida dotykały ich ciał. Chachł. Inny gracz z Rosji wydał dziwny jęk, gdy został dotknięty przez Grida. W tym samym czasie zarumienił się i powoli spojrzał w dół. Pominięty. Co, co on do cholery robi? Aleksander był przerażony i ukrył swoje wielkie ciało za Kraugelem. Bał się Grida, który jednym palcem podawał ekstazę swoim kolegom. Witaj. Grid odkrył Kraugela i przywitał się z nim. Kraugel zdjął tłumacza i odpowiedział po koreańsku. Dobrze cię widzieć. Minęły dopiero dwie godziny. Czy twój koreański nie jest całkiem dobry? Nie mogę być biedny w moim ojczystym języku. HMM. Grid zdjął bezużyteczny tłumacz i spojrzał z powątpiewaniem na Kraugela. Zarys ciała był prawidłowy, ale Kraugel za bardzo przypominał kobietę. Była to też ładna kobieta. Grit spojrzał na długie i doszedł do wniosku. Przyjaciele. Co? Kraugel spodziewał się, że Grit poprosi go o dołączenie do Overgaret, więc te słowa zdumiewały go. Grit podszedł do niego i wyciągnął rękę. Pomagajmy sobie, gdy jest to trudne. W przyszłości nie musisz tak walczyć samotnie. Sieć wiedziała. Bycie samemu miało pewne ograniczenia. Grit przewidywał, że pewnego dnia Kraugel będzie potrzebował swojej mocy. Nie zapraszam cię do dołączenia do Gildii. Pomożemy sobie nawzajem, kiedy będzie to potrzebne. Czemu? Kraugel nie mógł w to uwierzyć. Dlaczego traktujesz mnie tak dobrze? Dlaczego Gryć siłą nie zmusił go do dołączenia do gildii? Na jego pozycji było to możliwe. Dlaczego tak wielka przysługa? Grid odpowiedział po prostu Kraugelowi. Potrzebuję konkurenta w przyszłości. Chcę twojego rozwoju. Jeśli będę walczył z tobą, gdy staniesz się silniejszy, ja też się rozwinę. Po pierwsze, jestem już zadowolony z posiadania pr gildii. Obecny Grid był zupełnie inny niż ten, który Kraugel poznał w rajdanie. Na jego twarzy nie było cieni, a oczy były pełne godności. Wokół siebie panowała niezawodna atmosfera. Kraugel poczuł się zachwycony i chwycił dużą, szorstką dłoń Grida. Cieszę się. Będę biegać, ilekroć mnie zawołasz. I dziękuję. Kraugel przełknął te słowa. Myślał, że Grid będzie wiedział, nawet jeśli tego nie powie. Grit też wiedział, Dziękuję mi. Obiecaj mi jedną rzecz. Za każdym razem, gdy dzwonię, podbiegaj. Dzięki Lawel możesz wyleczyć chorobę swojej mamy. Nie powinieneś odwdzięczyć się za przysługę. Rozumiem. Jaka była koncepcja przyjaciół, o której mówił Grid? Kraugel poczuł się poważnie zaniepokojony, gdy Grit poklepał go po ramionach. Kiedy twoja matka wyzdrowieje, przyjedź do Korei Południowej pobawić się. Oprowadzę cię po okolicy. Tak. Dziękuję Ci. Kraugel uśmiechnął się rzadko, wyglądając piękniej niż kiedykolwiek. Kraugel tęsknił za zdrowiem i dobrem wszystkich matek na świecie. Tego dnia zawodnicy, którzy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie, wyjechali do swoich krajów. Czekała na nich nowa przygoda. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 465. Rozdział 465. Grit miał przed sobą wiele wyzwań do pokonania, Aslana, z Imperium Sahary za sobą, człowieka, który trzymał rejda na wszachu, a także infałszywie oskarżył go o zabicie księcia Rena. Były też wampirze miasta, które musiał w pełni zdobyć przed rozpoczęciem wojny. Ponadto musiał dowiedzieć się, co planuje trzeci książę Sahary i znaleźć sposób na zdobycie archipelagu Behen. Cały proces prawdopodobnie miał związek z piekłem, więc planował zorganizować wystarczające przygotowania, takie jak włożenie wysiłków w wychowanie Jury. Wcześniej Grit miał coś do zrobienia osobiście. wytopada i Krwawnik. Zbliżał się moment stworzenia 15, legendarnego 15, przedmiotu. Wyświadczył dalszego rozwoju dzięki trzeciemu specjalnemu wydarzeniu. Według Lowella, Kraugel uzyskał najsilniejszą klasę bojową, jednak Grit nie sądził, że pozostaje w tyle. Udało mu się znaleźć lepsze wykorzystanie przedmiotów dzięki temu krajowemu konkursowi. Kraugel, im silniejszy jesteś, tym silniejszy się stanę. Ale przed tym, przede wszystkim, przeprowadza się. Budynek, który kosztował go zarówno 10 miliardów wygranych, jak i 13 miesięcy budowy, został ostatecznie ukończony. Dzięki uznaniu, jakie zyskał podczas ogólnopolskiego konkursu, zapytania o zamieszkanie nie ustały, a otaczający go teren handlowy zaczął się rozwijać. Słyszał, że wartość 10 miliardów wygranych budynków wzrosła do 15 miliardów. Jestem teraz czołowym gospodarzem. Otrzymywałby miesięczny czynsz i nie musiał się martwić śmiercią głodową do końca życia. Tron, o którym nikt nie mógł marzyć, grid czuł się, jakby był na szczycie całego świata. Ojcze, mamo, w przyszłości będę chronić was i sehe. Grit pewnie przeklął przed członkami rodziny, którzy objęli go zami w oczach. W końcu zdali sobie sprawę, że to koniec trudów i początek szczęścia. Gritt i jego rodzina byli przez chwilę zajęci, gdy wyprowadzali się ze starego domu, w którym mieszkali przez około 30 lat. Ech! Klaugel zniknął z rankingów. Królestwo Belto było bardzo biednym królestwem, które co roku składało ogromne hołdy Imperium Sahary. Niewielu z dwóch miliardów graczy wykorzystało Królestwo Belto jako punkt wyjścia, ponieważ zostało ono sklasyfikowane jako obszar odległy ze względu na odległość geograficzną od centrum kontynentu i słabo rozwinięty charakter. To było naturalne, że była mała liczba graczy. Jednak to miejsce ostatnio zaczęło się zmieniać, ponieważ stopniowo stawało się silniejsze, wchłaniając słabe królestwa wokół niego. Jak to było możliwe, skoro królestwo Belta nie miało środków na szkolenie armii? Był to wynik nieoficjalnego szeregowca Aresa i jego żołnierzy. W końcu dostał ukrytą klasę. Ares, który organizował zaopatrzenie od wrogów, odpowiedział na okrzyk ludzka. Szczęście zrobiło sfrustrowany wyraz twarzy. Ach, ta osoba stała się silniejsza i to jest twoja jedyna reakcja? Powinieneś być bardziej zdenerwowany, bardziej zdenerwowany. Dlaczego miałbym się denerwować kimś, kto prawie przegrał z kowalem? Przede wszystkim nigdy nie był moim przeciwnikiem. Chył, czy twoja pamięć nie jest naprawdę zła? Czy nie przegrałaś z nim? W tym czasie byłem osłabiony. Wygrałbym, gdyby mój stan był doskonały. HMM w każdym razie to prawda, że jest twardym facetem. Więc co? czy powinienem się trząść ze strachu? Haj Greku nie, powinieneś trzymać kraugel w ryzach. To nie będzie przerażające, jeśli staniesz się silniejsze. a iż sprawiasz, że przejmuję się czymś takim. Wypuść dzieci i zajmij się tym. Ta liczba dwa miliardy była zbyt duża, aby łatwo oszacować skalę. Najlepsi rankingi, którzy reprezentowali swój kraj w konkursie krajowym, byliby słabi wobec niezliczonych samotnych użytkowników rozsianych po całym satisfy. Wszyscy ci pustelnicy mieli jeden wspólny cel zostać mistrzem. Ars był jednym z tych pustelników, a jego celem było zostać władcą kontynentu. Marzyło o zbudowaniu własnego kraju i przejęciu pewnego dnia imperium Sahary. Królestwo Klanu Wody Siren. Wielkość tego tajemniczego królestwa pod wodą była dość niewielka. Jego populacja liczyła zaledwie 100 tysięcy osób, a Ziemia była wielkością zbliżoną do Rejdana. Było niewiele terenów łowieckich i kwestów, więc liczba graczy stała się ograniczona. Jednak to miejsce było rejem dla pierwszego odkrywcy Sireny, Eufeminy. Dzięki tytułowi Przyjaciel Klanu Wody z łatwością nawiązała więź z Klanem Wody i była w stanie przeżyć wiele ukrytych odcinków. Cztery miesiące temu otrzymała misję. Nadchodzące zniszczenie. Ukryta misja. Serce klanu Wody zawiera ogromną magiczną moc. Prorok Mionk przepowiedział, że źli ludzie w tym celu zaatakują Syrenę. Masz połączenie z klanem Wody poprzez ucznia wielkiego maga, Mumuda. Obroń Syrenę przed nieznanymi wrogami. Kwestia Arceum Dityon. Chroń Syrenę przed inwazją wroga. Warunek niepowodzenia zadania: ponad 70% Syreny zostaje zniszczony lub populacja Syreny zostaje zmniejszona o ponad 40%. Nagroda za czystą misję: zdobądź tytuł obrońca Syreny. Zdobądź księgę zaklęć Mumuda. Powinowactwo mag z rodziną królewską Klanu Wody. Chociaż Eufemina nie wiedziała, jaki efekt ma tytuł Obrońca Syreny, ponieważ był to tytuł uzyskany za uratowanie królestwa, jego skutki z pewnością nie byłyby niewielkie Eufemina oceniła, że będzie to wspaniały występ Co więcej, Eufemina wiele oczekiwała od Księgi Zaklęć Mumuda Mumut, uczeń legendarnego maga Brahama Kilka dokumentów świadczyło, że Mumut mógł być lepszym magiem niż Braham To było naturalne, że Eufemina wiele oczekiwała od Księgi Zaklęć Mumuda Wreszcie maksymalne powinowactwo z rodziną królewską Przez lata Eufemina stale nawiązywała więź z królem klanu Wody, Musiała zaprzyjaźnić się z Maxonkiem, aby uzyskać jego gozy, a wynik był pomyślny. Ale problem stanowili inni książęta. Konserwatywni książęta nie byli przyjaźnie nastawieni do ludzi i doszło do wielu starć, a jeśli broniła sereny, a powinowactwo osiągnęło szczyt, wszyscy książęta okazywaliby przychylny stosunek do Eufeminy i byłaby to okazja do zawarcia sojuszu z Welgeredem i Rejdanem. Muszę czuwać. Dwa miesiące przed ogólnopolskim konkursem Eufemina zgłosiła misję Gridowi i obiecał jej aktywnie pomagać. To był dzień, w którym Eufemina wysłała szept do gry i uśmiechnął się znacząco. Ale był problem. Inwazja jest szybsza niż oczekiwano. Inwazja miała miejsce miesiąc wcześniej niż przypowiedziana data, co oznaczało, że wsparcie grid będzie opóźnione. Grid powiedział, że trzy tygodnie później wyśle wojska. Musiała się pośpieszyć. Eufemina pospiesznie wysłała szept do grid. Krata. Cel nie jest połączony. Co? Początkowo grid był kimś, kto zawsze łączył się z grą, z wyjątkiem czasu. Gdy spał, nadszedł czas, kiedy grid powinien się obudzić. Więc dlaczego nie był powiązany? Zdezorientowana Eufemina wysłała kolejny szept, ale wynik był taki sam. Czy coś się stało? To była rozpaczliwa sytuacja. Eutamina poczuła zmartwienie zamiast urazy do Grida, który był obecnie nieobecny. Jako członkini Overgaret miała wiele szacunku i uwielbienia dla grid. Lawel. Eutamina pospiesznie wysłała szept do Lael. Czy po zakończeniu ogólnopolskiego konkursu znowu wykonywał duże nakłady pracy? Lawel odpowiedział bezsilnym głosem. Tak. Powiedz mi, nasz ukryty klejnot? Eutamina. Eutamina krzyknęła pilnie. Wyślij wsparcie do syreny. Lizać. Jak? Coś szorstkiego, miękkiego i lepkiego polizało białe policzki Eufeminy. Eutamina krzyczała z przerażenia na to nieprzyjemne uczucie. Cześć. Ich hihit. -hi Niezidentyfikowana zidentyfikowana kobieta o okrągłych oczach jak żaba zbliżyła twarz do Eufeminy. Ty, polizałaś mnie przed chwilą w policzek. Eufemina wpatrywała się w kobietę z długim językiem, z niedowierzającym wyrazem twarzy. Cześć, cześć, miękki, źle się czuję. Eufemina zmarszczyła brwi i natychmiast użyła magii. Sądząc po obecnej sytuacji, normalnym było atakowanie bez zadawania pytań. Akwatron. było to zaklęcie pierwszego księcia Paonga, który miał doskonały magiczny talent. Magia klasy S była najsilniejszą magią, której można było użyć przeciwko pojedynczemu wrogowi. Jednakże, cześć, ich -hi ich -hi Kobieta o okrągłych oczach uśmiechnęła się dziwnie i unosiła się w powietrzu. Użytkownik z identyfikatorem czarny stawił czoła kwatona i wymachiwał ostrymi pazurami w ełfaminie. Ba! Eufemina była pierwszą z dwóch miliardów użytkowników, która zdobyła epicką ukrytą klasę dzięki swojemu doświadczeniu, umiejętnościom i wysiłkowi. W szczególności odkąd została powielaczem, widziała wiele wspaniałych bitew w pogoni za wysokimi rangą. Oznaczało to, że nie była kimś, kto łatwo pozwalał na frontalne ataki wroga. Uniknęła ataku kobiety i postanowiła potraktować sytuację poważnie. Może nosi zbroję i artefakty o wysokiej odporności na wody? Był to dowód na to, że wrogowie byli w pełni przygotowani na atak na Syrenę. Wyśli pomoc do Syreny. Eutamina po raz kolejny wysłała szept do Lawel, ale zobaczyła okropne okno powiadomień. Nie udało ci się wysłać szeptu. Pole blokuje kontakt ze światem zewnętrznym. Ha, Jesteś naprawdę przygotowany. Przygotowali wiele rzeczy, aby przeprowadzić atak z zaskoczenia. Eutamina wydobyła nową, zduplikowaną umiejętność, gdy wpatrywała się w czarny wisiorek wiszący między krzywiznami blacka. Brat! Źli ludzie przedali się przez zewnętrzne mury i wkroczyli do miasta. Deptoł nasze domej ludzi. 1. Książę Pełn był oburzony słowami trzy. Księcia gulonga. To wszystko przez tę ludzką kobietę o imieniu Eufemina. Ten przeklęty człowiek znalazł syrenę, czyniąc czyniącą celem chciwych ludzi. Zaklął z urazą, gdy rozkazał armii wyjąć włócznie i kulę. Idź I ci walcz. Brońmy naszego królestwa i jego mieszkańców przed wrogiem. O oh, och! Od czasu utraty księżniczki wiele lat temu król Maxong zamknął się w zamknięciu. Dlatego to do Paonga należało podniesienie morale żołnierzy. Ale wojna nie była czymś, co można wygrać tylko entuzjazmem. Armia ludzi, która najechała srenę, była bardzo silna. Żołnierze nie byli w stanie się im przeciwstawić, w szczególności białowłosa kobieta, która była jak duch. Nawet Paon, która była zdolna zarówno do magii, jak i używania włóczni, nie była jej przeciwnikiem. Bóg fal nas opuścił? Dlaczego pozwolił na innowazję wrogów? Straszliwe krzyki i widoki rodziny i kolegów umierających na ich oczach. Dobrze, że zostaliśmy wybrani na awangardę. To prawda, że oczy Lawely są doskonałe. Odgrywa aktywną rolę pod nieobecność pana. Hej, przestań gadać bzdury i połóż się. Wiverna nie może utrzymać równowagi. WoW? to prawie pról na poziomie Mantnera. Pięć osób jechało na wiverniachóro i przemierzało bezkresny ocean. Huroi, szczytowy miecz, poni Ponad to w tym samym czasie. Ha, jest ciężko. Grid był zajęty ruchem. Nie usłyszał dzwonka telefonu, który położył w kącie. Na środku nowego pokoju Grida, diamentowa kapsuła grupy Komet błysnęła i wyróżniała się. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 466. Rozdział 466. Cesarzowa Maria. Matka czwarty księcia, miała ambicje osadzenia syna na tronie cesarskim. Po śmierci cesarzowej armii i zniewoleniu cesarskiego serca zbudowała silne relacje ze szlachtą i przeorganizowała czerwonych rycerzy we własne członki. Kiedyś uznano, że czerwoni rycerze są słabsi niż czerwoni rycerze poprzednich pokoleń, ale teraz wręcz przeciwnie. Obecni rycerze otrzymują instrukcję oświeconego sfordu Fordu limity mają moc Wielkiego Szermierza. Nie było niespodzianką, że czerwoni rycerze współczesnego świata zostali uznani za znacznie lepszych od dawnych rycerzy. Dzięki temu pozycja Maria jeszcze się poprawiła. Bez względu na jej intencje, znakomicie wyszkoliła czerwonych rycerzy, czyniąc cesarza bardziej przychylnym jej. Początkowo Maria powinna być szczęśliwa. Jednak w rzeczywistości był to ból głowy. Odkąd zdobyto pięć filarów, cesarz ponownie uznał czerwonych rycerzy za kafle nadającej się do użytku. Liczba zadań, które czerwoni rycerze otrzymywali od cesarza stopniowo rosła, powodując częste przerwy w siłach zbrojnych Marii. Juander, wiem, że mnie kochasz, ale nie mogę cię kontrolować. Nie bez powodu był cesarzem Imperium. Nie było mu łatwo dać się oszukać przez serce. Bez względu na to, jak bardzo się starała, nie mogła całkowicie wziąć go pod swój kciuk. Poczuła kryzys, odkąd Asmofel został porwany przez kogoś i stworzył nową grupę jako instynkt obronny. Używała psów, które były lojalne tylko wobec siebie, poza zasięgiem cesarza i innych szlachciców. Raz na cztery miesiące dwie pełnie księżyca zachodziły na siebie w ciągu jednej nocy. Kiedy przybrzeżne wody brnią i doświadczą odpływu, zostanie ujawniona tajna ścieżka. Fioletowa droga prowadząca w głęboką morską otchłań. Skierował się w stronę Syreny. Zgadza się. Pierwotnie Syrena była miejscem, do którego można było wejść tylko raz na cztery miesiące. Jednak odkąd została wydana przez eufeminę, wielu graczy odwiedziło ją i udało się znaleźć kilka nowych ścieżek. Teraz Syrena stała się miejscem, które można było odwiedzić w każdej chwili. Czy naprawdę tam jest? Rap. Biorąc pod uwagę prędkość wiwerny, było to miejsce, do którego można było dotrzeć lecąc przez dwie godziny z pustyni Rejdana. Katz przełknął ślinę, potwierdzając gigantyczny wir wirujący po środku. Musieli wlecieć do tego wiru, żeby wejść do Syreny. Katz nie mógł tego zrozumieć. Jeśli tam upadniemy, dnia zginiemy w 100%? Z pewnością ci faceci nie próbowali go zabić, bo go nie lubili. Katz nie ufał swoim kolegom, ponieważ właśnie dołączył do zespołu. Nie mógł wierzyć ludziom ze względu na środowisko, w którym dorastał. Walczył z braćmi i siostrami krwi o to, kto zostanie następcą. Dla Kadza zaufanie ludziom nie było łatwe. Nie wiem, dlaczego jesteś taki nieśmiały. Jako potomek niezależnego wojownika, P. nie nienawidził Japończyków, którzy wygłaszali rasistowskie uwagi, takie jak Aleksander z Rosji. Na szczęście Katzowi nie przeszkadzało jego ton. Nie zapomniał o swoim błędzie ignorowania i krytykowania Koreańczyków w przeszłości. Katz mógł mieć samolubną osobowość, ale nie był typem, który zaprzeczał swoim błędom. Rozumiem, dlaczego mnie nienawidzisz. Chcę przeprosić za moją postawę i uwagi w przeszłości. Ehch. P. był zakłopotany nieoczekiwaną reakcją Kadza. Katz, którego znał, był draniem. W przeszłości nie okazywał tak łagodnej postawy. Czy to niezły facet? Jak powinien odpowiedzieć? Katz kopnął tyłek zmartwionego szczytowego miecza. Dlaczego nie przepraszasz? Ach, ten X. P. padł do wieru, który był wejściem, a Katz sprawdził, czy umarł, czy nie. Pon i Regas śmiali się, jakby uznali to za zabawne. Huron obserwował czwórkę szalonych ludzi i ponownie zdał sobie sprawę. W Overgaret normalni ludzie są rzadkością. Powinienem być czujny, żeby grit nie uległ uszkodzeniu. Huroj był kimś, kto specjalizował się w rozmowach o rodzicach. Patrząc na to obiektywnie, był najbardziej śmieciarzem w Overgaret. Klan wody. Ich cechy fizyczne były bardzo podobne do ludzi. Wyglądali jak ludzie, z wyjątkiem skrzeli na ramionach i ramionach, a także błyszczących łusek na udach. Łatwo było o nich myśleć jako o ludziach, którzy potrafią żyć w wodzie. Jednak ich siła i moc magiczna były kilkakrotnie wyższe niż normalnych ludzi, a możliwość rozwoju była duża. Gdyby nie mieli śmiertelnej słabości, niskiej płodności i niezdolności do długiego życia na lądzie, zbudowaliby cywilizację, która przerosłaby ludzkość Znalazłem sposób na uznania magicznej mocy zgromadzonej w ich sercach. Idź teraz do Sireny i zdobądź jak najwięcej serc? Nie, weź je wszystkie. Weita był jednym z najlepszych użytkowników Blood Carnival. Pół roku temu dołączyła do rycerzy róż, którzy służyli cesarzowej Marii i od tego czasu byli jej lojalni. Maria była jedną z niewielu osób, które mogły zaspokoić jej pragnienia. To pech, że nie jesteś ładna. Weita wspominał wyjaśnienia i polecenia Maria, rozglądając się wokół syreny. Zauważyła zamek z piasku wznoszący się w centrum pięknego podwodnego królestwa. Estente roześmiał się na widok zabitego klanu wody, gdy uciekali. Rzadko jest mieć piękność. Czy myślisz, że klan wody jest głupi, bo to ryby? Po co budować zamek z piasku? Escente był członkiem Blood Cerniwal jak ujta, ale nie miał nic wspólnego z Marian rycerzami róż. Mógł wziąć udział w tej wyprawie, ponieważ te podzielił się z nim misją. Jedno serce to 80 sztuk złota, 100 serc można zamienić na 7000$. tysięcy dolarów. To 70 tysięcy dolarów, jeśli to jest tysiąc serc? Kukłuk. To nie jest potrojny zadanie S. To bardzo lukratywna misja. Oprócz Estenty w ekspedycji uczestniczyło wielu graczy Blood Carniwal, aż 30 osób. Około jedna trzecia Krwawego Karnawału zgromadziła się w Siren. Blood Terniwal była grupą specjalizującą się w walce i rzezi, więc możliwości 30 z nich zebranych na res przekraczały wyobraźnię. Zatrudnili też najemników lub zebrali kolegów, więc było blisko tysiące osób. Średni poziom to 233. 7 Gildii. Przeciążone? Te grupy ludzi nie mogły nawet dać im wizytówek. Ludzie Krwawego Karnawału byli do niej silni. Żołnierze klanu Wody, którzy nie byli przyzwyczajeni do wojny, byli po prostu ich łupem przed nimi. Seok. Miasto Syren. Po zabiciu starszego mężczyzny, który drżał z jednej strony, Escenty roześmiał się, pokonując dwóch żołnierzy, którzy agresywnie biegali po kolei. Łatwo, łatwo. Naprawdę łatwo. Ich poziomy są za niskie. Zamiast tysiąc zł milion. Przeciętny poziom tysięcy obywateli wynosił około 100, podczas gdy żołnierze mieli średni poziom 180. Jedną ze zmiennych była umiejętność używania magii i atrybutów wody, ale tego już się spodziewano. Nie stanowiło to dużego zagrożenia, ponieważ nosili przedmioty zwiększające odporność na atrybut wody tak bardzo, jak to możliwe. Klan wody. Był słabą i łatwą zdobyczą warto 80 sztuk złota każdy. Krwawy karnawał i ich armia byli podekscytowani, gdy rozpoczęli rzeź. Pięknie wykonane miasto z wody i piasku w Królestwie Syren natychmiast zabarwiło się krwią. 3. Książę Gulong spóźnił się na pole bitwy i krzyknął. Nie godzili ludzie. Klan wody nie był agresywny. Znali satysfakcję i niełatwo pożądali rzeczy. Dla nich rasa ludzka, której nie obchodziło oszukiwanie, kradzież lub zabijanie innych, była obiektem obrzydzenia. Czemu? Dlaczego wchodzisz w głębiny oceanu, aby nas najeżdżać i mordować? Nawet kobiety i dzieci, które nie mogą się oprzeć. Gulong zamachnął się semitarem na escente. Escentę był zaskoczony, gdy zablokował atak. To dlatego, że po wymianie mieczy gulong pochylił się do przodu i uderzył w Escentę swoim twardym jak skała ramieniem. Nie był tylko wojownikiem, ale wojownikiem zdolnym do taktyki. Twój. Escen został trafiony w klatkę piersiową i odleciał daleko, ale natychmiast wstał. Jego usta wykrzywiły się w brzydki sposób. Czy to naprawdę coś znaczy złapać rybę? Ta cholerna ryba. Hańbiąca osoba. Ruchy gulonga stały się bardziej agresywne, gdy został sprowokowany. Był silniejszy i szybszy dzięki maksymalizacji efektów szybkiej walki mieczem, ale też pozostawiał luki. Escente kontratakował tarczą i uderzył gulonga w szczynkę. Aha, łatwo jest walczyć z głupim draniem. Gulong był nazwanym NPC. Gdyby Escente mógł złapać tego NPC, czy nie otrzymałby co najmniej 100 tysięcy złota. Chciwy Escente zaczął napierać na gulonga, jednak gulong był silniejszy niż myślał. Trzeci awans Escente nie był w stanie go powalić i ostatecznie został zatchnięty do defensywy. Niech ktoś pomoże. Escente poniewczasie zdał sobie sprawę i zaczął pilnie krzyczeć, ale nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc. Krwawy karnawał był jedynie grupą stworzoną do dzielenia się informacjami, które były dla siebie korzystne. Nie było chęci pomagania sobie nawzajem. Gdyby nie było minimum zasad, już dzigaliby się nawzajem w plecy. Zablokuj tarczą, zanim umrzesz. To właśnie dostajesz za bycie zbyt chciwym. Kiak jak. Spójrz na tę niestosowną formę. Żałosne. Towarzysze Ascenta szydzili z niego, zamiast mu pomagać. Skurwysyn. Po przejściu tego kryzysu, to chciał przekazać ad Ale ten cholerny gulonk nie wykazywał luk. Do napadu potrzebne byłyby co najmniej trzy trzecie klasy zaawansowania współpracujące ze sobą. Dlaczego mam do czynienia z tym potworem? Zebrał tylko 27 serc? Dostał tylko 2160 sztuk złota, a strata byłaby zbyt duża, gdyby zginął. Jestem zrujnowany. W chwili, gdy Essente poczuł frustrację. Kiach. Ach. Mama. Ojciec. Krwawy karnawał i jej armia zaczęły zwiększać tempo po swojej rzezi. Wchodzili do zamkniętych domów i zabijali ukrywających się w nich ludzi, bez względu na płeć czy wiek. Krzyczące kobiety i płaczące dzieci. Nie obchodził ich smutek Nie dołączyliby do mnie nie przyjęli tego zadania, gdyby w pierwszej kolejności martwili się takimi rzeczami. Zatrzymać. Przestań w tej chwili. Gulong nie mógł znieść widoku okrutnego mordowania niewinnych ludzi. Escente wbił miecz w boko Gulonga i krzyknął. Haha. Odwracanie wzroku podczas bitwy. Ug. Gulong zdał sobie sprawę, że sytuacja była rozpaczliwa. Liczba jego żołnierzy była dziesięciokrotnie większa niż liczba ludzi, ale liczby nie miały znaczenia, biorąc pod uwagę siłę ludzi. Jeden z najsilniejszych wojowników klanu wody nie mógł nic na to poradzić, ponieważ był związany przez jednego człowieka. Brat. Pierwszy książę Paong był odizolowany wśród ludzi i wydawał się przeżywać kryzys. Jak powiedział prorok Miong, czy Bóg ich opuścił? Moment, w którym Gulong zamknął oczy, czekając, aż człowiek go skrzywdzi. jak? Błysk spadł z nieba jak błyskawica i uderzył estenta w głowę. To był nieoczekiwany cios. Umiejętność ignorowała obronę, a escenta, który wpadł w stan ogłuszenia, odwrócił oczy w kierunku, z którego pochodził. Potem zobaczył mężczyznę. Piękna rzeka krwi. Śwsik. Identyfikatorem śmiejącego się mężczyzny był Katys. Jego uśmiech był zabarwiony szaleństwem. W porównaniu ze stentem i innymi członkami Blood Cerniwal wydawał się najbardziej szalony. Wojownik krwi? Kło. Krew wodnego klanu na polu bitwy powoli wzniosła się w niebo. Dziwny, okrutny i piękny widok, który oczarował ludzi. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne, Przecinek daj nam znać rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 467. Rozdział 467. Całą serenę otaczała przezroczysta ściana zewnętrzna. Poza tym widoki na głębiny morskiej wzbudzały podziw widzów. Jednak obecny wygląd Katza był bardziej zaskakujący niż sceneria. Wojownik krwi. Co ty tutaj robisz? Escenty pokonało szłomienia w zaledwie sekundę i krzyknął, biorąc eliksję. Kadz prychnął. Bezwartościowa osoba, taka jak ty, udaje właściciela. Dlaczego mam ci powiedzieć, dlaczego tu przyjechałem? Kim jesteś w pierwszej kolejności? Ten szalony facet. Dlaczego atakujesz kogoś, kogo nie znasz? Escente poczuł się urażony postawą Kadza, zanim nagle zdał sobie sprawę. Aha, zgadza się. Próbujesz tu zarabiać. Syrena była królestwem pozbawionym terenów łowieckich i zadań. Był tylko jeden powód, dla którego Kadz, wysoko w rankingu, przybył do tego miejsca, gdzie nawet użytkownicy poziomu 100 niechętnie odwiedzali. Escente był tego pewien. Tak, otrzymałeś też zadanie od WTA. Przybyłeś tu, by polować na ludzi z klanu wody. Ściśle mówiąc, byli po tej samej stronie. Więc dlaczego został trafiony? Ty nędzny draniu. Sam chcesz zdobyć pieniądze od klanu wodnego. Escente był pewien swojego wiarygodnego rozumowania. Katz uważał, że to urocze. Przeprowadzam się dla pieniędzy? Kukunk. To świeży pomysł. Ach, czy nie był kimś z pieniędzmi? Katz przypomniał im, że jest synem czołowego japońskiego konglomeratu. Jeśli tak jest, to przyjechałeś tutaj, ponieważ? Zgadza się. Przybyłem tu po stronie klanu wody. Jako sługa Grida. Sługa? Raz to slangowe słowo. Co? Był to wyjątkowy japoński termin, którego escenta nie mógł zrozumieć. Jednak mógł to wywnioskować z aktualnego kontekstu. Katz dołączył do Overgraret, a potem Gildia Overgaret przybyła, by uratować Syryna. Jak to się stało? Czy to wiedział o tym? Ale nie mógł sobie pozwolić na zbyt głębokie przemyślenie. Kwa, 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 kwa. Przelana krew brutalnie zamordowanego klanu wody. Stał się strumieniem krwi, który płynął wokół Katza jako żywy wąż. To był bardzo szybki atak, który sprawił, że escente poczuł się zaskoczony i zdesperowany. W rezultacie łatwo go uniknął. Trajektoria przepływu krwi nie była skomplikowana, więc mogło szybko się przystosować. Kwak, 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 kwak. Prosta, prosta i prosta. Przepływ krwi poruszał się po prostu w porównaniu do straszliwego pędu, który się za tym krył. Cele nie zostały trafione, a jedynie ziemia została zniszczona. W trakcie unikania krwi obiegu został doprowadzony do boku swoich kolegów. Ba, to nic. Czekaj, czy to nie było zbyt łatwe? Drapieżnik duszy Seuron, władca resa z pola bitwy i wojownik krwi Katys. Tych trzech uważano za niebezpiecznych ludzi, których nigdy nie powinno się spotkać na polu bitwy. Na polu bitwy, na którym przelano ogromną ilość krwi, umiejętności kadza były ogromne. Escenty przewidział najgorszy wynik. Nie mów mi. Może zbliżanie się do kolegów, unikając krwiobiegu, było intencją kadza. Moment, w którym pojawiła się złowieszcza myśl. Pepęk. Kwakwa, kwakwa. Kwa. Krwiobieg nagle eksplodował, połykając Escenty i jego kolegów. Kukunk. Małe frytki. Na twarzy kadza pojawił się mroczny uśmiech. Gdy członkowie blu odcerniwali ich jak krzyczeli z bólu, kad nocił radośnie jak psychopata Wyciągnął miecz i ruszył wśród wroga. Dziękuję za pomoc, ale co jest z twoim radosnym wyrazem twarzy podczas zabijania? Czy lubisz zabijać ludzi? Pierwotnie osobowość Katza oznaczała, że ich ignorowałby pytania od NPC. Ale teraz był członkiem Overgarret i wiedział, że Grid szanuje NPC. Grid był osobą, która nawet poślubiła NPC. Hmmm. Katz musiał wziąć pod uwagę pozycję Grida i wizerunek Gildii. Uprzejmie odpowiedział na pytanie Gulonga: Zgadza się. Czy na świecie jest coś tak zabawnego jak walka i zabijanie? WoW. twarze Gulonga i żołnierzy klanu Wody pobladły. Był to moment, w którym ludzie z klanu wody stali się bardziej uprzedzeni i nieufni wobec ludzi. To było nieszczęście spowodowane niepotrzebną dobrocią Kadza. Eufemina wyglądała jak urocza dziewczyna i była nazywana ukrytym klejnotem Overgaret. Była prawie niejasna, ponieważ nie miała żadnych zajęć na zewnątrz, ale w rzeczywistości była jedną z najlepszych mocy w zespole. Działała na różnych polach dzięki powielaniu umiejętności i zawsze miała największą siłę bojową. Dlatego uważano ją za anioła stróża Overgaret. Oczywiście opierało się to na założeniu, że umiejętności najwyższego poziomu były powielane im w dużych ilościach. W tym kompletnym stanie nawet Grit nazwał ją opa i bał się jej. W rzeczywistości w przeszłości miała moc zmiażdżania Fakera. Udało jej się nawet walczyć z Piaro. Obecna Eufemina była w świetnej formie. Było to możliwe, ponieważ przez ostatnie pół roku otrzymywała ukrytą misję od proroka Mionga. W międzyczasie Eufemina powielała umiejętności graczy z wysokich rank. Nie wątpiła, że była najsilniejsza. Ale ta bitwa była trudna. Czarny. Kobieta, która miała dojrzałe ciało, do którego lubił się Grit, była niezwykle zwinna. To było tak szybkie, że nie mogła śledzić wzrokiem blacka. Nie dało się jej trafić bez ukierunkowanych umiejętności. Eutamina przywołała jedno z zaklęć klasy S, które uratowała, uścisko olbrzyma i zablokowała zbliżający się do niej miecz. Ogniste piekło. Kwa Na 8 metrowym obszarze wokół eutaminy pojawiły się wysokie słupy ognia. To była magia szerokiego obszaru. Nie było lepszego sposobu na zneutralizowanie szybkości wroga niż magia rozległego obszaru. W końcu blask został spalony. Próbowała wycofać się z zasięgu ognistego piekła, ale było już za późno. Eutamina zakończyła pieśń dla burzowego pola grawitacyjnego natychmiast po ognistym piekle. Pududuk, kwadung. Rozległ siedzimy dźwięk i ciało spadło na ziemię. Została zmiażdżona przez pole grawitacyjne, które wzrosło dziesiątki, setki razy. Cześć! Czy była to desperacja po wyczuciu porażki? Blazk wybuchnął śmiechem. Jej ciało zostało pochłonięte przez burzę i eufemina wystrzeliła w nią jeszcze kilka ognistych strzał. Potem Blazk stał się szary, gdy umarła. 5 minut i 31 sekund. Eufemina była związana przez Blacka przez tak długi czas. W tym procesie zużyto osiem umiejętności. Eufemina nie mogła powstrzymać się przed nadęciem obu policzków jak wiewiórka. Naprawdę mocny. Blazk nie był gorszy od najsilniejszych ludzi w Overgaret. Gdzie w międzyczasie ukrywała się ta silna osoba? Zapytała Eufemina, przygotowując się do przejścia na środek pola bitwy, tylko po to, by wyglądać, jakby zobaczyła ducha. Cześć! I hihit. Jak taka słodka dziewczynka, jak ty nie jest znana światu? Zapytam moją siostrę. Czarny. Osoba, która zrobiła się szara, ponownie pojawiła się przed Eufeminą. To było bez jednej kontuzji. Bliźnięta. Nie mogło być, bo dowód był dokładnie taki sam. Piękne czerwone oczy Eufeminy zadrżały. To było jak za pierwszym razem, kiedy spotkała Grida. Pęk. Pepepepepęk. Syrena, która od tysięcy lat była spokojna, w zaledwie 15 minut zamieniła się w pola bitwy. Miasto było już dewastowane. Nastąpiły ciągłe eksplozje, gdy ludzie zniszczyli cywilizację zbudowaną w Shireń i bezkrytyczne zmasakrowali ludzi. Przestań! Proszę, proszę przestań. Jeden. Książę Paonk. Był jednym z najsilniejszych wojowników klanu wody i desperacko stawiał opór. Próbował błagać. Ale to było myślenie życzeniowe. Ogólna przepaść władzy była tak poważna, że ludzkie okrucieństwa przekraczały wszelkie wyobrażenia. P książę. My Myong, młodych rycerzy, którzy dorastali z nim od dzieciństwa, a także rycerzy i magów w średnim wieku, którzy byli jego nauczycielami. Zginęli jeden po drugim dla ludzi. Podły. Nie godzili ludzie, Osłaniać ludzi. Niektórzy mogliby pomyśleć, że był głupi i śmiać się, ale klan wody nie mógł pozwolić, by zranili swoich ludzi. Broniąc zwykłych mieszkańców przed wrogami, żołnierze byli atakowani jednostronnie i łatwo padali. Uita znał to za zabawne, głupcy. Jesteś diabłem. Wściekły Paong rzucił się w stronę Uita. Najpierw musiał pozbyć się trzymającej go ludzkiej kobiety, ale Uita był zbyt silny. Nawet Paonk, jeden z najsilniejszych wojowników klanu wody, nie mógł jej przeciwstawić. Teonk zablokowała jego włócznie swoim wzdętym brzuchem. Zerknij. jej przed ramię uderzyło Paungę w twarz. Miała wagę dwie tony i była mistrzynią walki, wiedząc, jak właściwie wykorzystać swoje cechy fizyczne. Tyto, będę cię chwalić za to, że nie porównujesz mnie do świni. Wita uśmiechnął się i posłał Paongowi buziaka w przerażający sposób. Paong zesztywniał, a Uity zmarszczył brwi. Co to za wygląd? Czy ty też nie lubisz mnie za to, że jestem gruba i brzydka? Zerknij. Gigantyczna pięść ściekłego białego ponownie uderzyła Paonga w twarz. Paong nie mógł w to uwierzyć. Jak człowiek bez broni mógł być tak silny? Poczuł się zdezorientowany, gdy usłyszał czyjś głos. Artysta sztuk walki, który wie, jak prawidłowo rozłożyć swoją wagę. Czysty i wyraźny głos. Właściciel głosu bez cienia brzmiał na przekonanego. Czym jesteś? Paong wyraził wrogość, gdy podszedł mężczyzna i wyciągnął rękę. Jego nieufności i nienawiść do ludzi osiągnęły szczyt. Paong wycelował włócznie w ludzkiego mężczyznę, Regasa, który wyciągnął do końca rękę ze smutnym wyrazem twarzy. Dlaczego? Smutek w czystych oczach zamienił się w gniew. Dlaczego muszą zasmakować tego ból i smutku? Zawsze roześmiane oczy Regasa stały się dzikie. Spojrzał na białowłosego i Nie patrz tak na mnie. Bycie grubym nie jest grzechem. Jestem kimś, kto będzie gruby, nawet jeśli będę pił tylko wodę. P to opowiadał z dury, uderzając w pięść regasa. W tym momencie uświadomił sobie Regas. Nie jestem jej przeciwnikiem. Mam pytanie. Człowiek bestia to on płacił miesięczny część i przeniósł się na pięć. Piętro budynku Grida. Pomagał Gridowi w przeprowadzce w zamian za wprowadzenie się bez kaucji. Dlaczego więc zatrudnisz firmy przeprowadzkowej, która przewiezie Twoje rzeczy? Grid odpowiedział, niosąc pudełko. Oszczędzać pieniądze. Nie wiesz, jak drogie są obecnie koszty pracy? Tu nie byłoby o wiele lepiej, gdybyś zagrał w tę grę w czasie, który zajęłoby ci przeniesienie wszystkiego? Wartość sieci była astronomiczna. Dochód, jaki mógł zarobić z grania w tę grę przez godzinę, przekraczał wyobraźnię ogółu społeczeństwa. Nie, jego rozpoznawalność była tak wielka, że mógł zarabiać na samym wypowiadaniu w internecie grupę Comet. Ach, Grid był sfrustrowany. Cholera. Żyłem jako biedny człowiek tak długo, że moje poczucie ekonomii jest dziwne. Miał problemy z odpowiednią regulacją. Tom wręczył zapłekanemu Gridowi małą książeczkę. Były to instrukcje dotyczące kapsuły diamentowej przekazanej Grid przez Comet Group. Wykończenie zostaw mnie i idź się pobawić. Te tak. Dziękuję. Grid pobiegł do swojego pokoju. W oczach to ona było oczekiwanie. O ile silniejszy staniesz się?. Ton to był zdumiony, gdy odkrył kapsułę, której Grid używał podczas przenoszenia. Kapsuła używana przez Grid została wydana na początku i była niesławną najtańszą kapsułą klasy podstawowej, która miała najgorszy wskaźnik asymilacji. Tymczasem kapsuła diamentowa była modelem najwyżej ocenianym. Był 150 razy droższy niż kapsuła używana przez Grid, a jego wydajność była przypłaczająca. Był nieporównywalny z kapsułami pośrednimi dostarczanymi zawodnikom w konkursie krajowym. Nie zapominaj, że życie to przedmioty. Ton to roześmiał się i zadzwonił do ruchomego centrum. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne, Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 468. Rozdział 468. WoW? czy to nie jest zupełnie inny od tego, czego się spodziewałem? Tak, to poważna sprawa. Huroi, szczytowy miecz i pon weszli do Syreny. Wspięli się na ściany z piasku i zmarszczyli brwi, patrząc na pole bitwy. Poziom graczy, którzy zaatakowali Syreny, był tak wysoki, że przekroczył zakładany zasięg. Jest ich tysiąc. Średni poziom jest w połowie lat 200. Spośród nich około 33 to trzecie klasy zaawansowane. To nie jest na poziomie motłochu. Specjalizują się w walce. Słowa były zaskakująco przypadkowe. Nie, nie podobało im się to, gdy gracze mordowali ludzi i żołnierzy silen. Oczy trzech osób obserwowały ruchy, wyposażenie i umiejętności wrogów, gdy zauważyli coś na środku pola bitwy. Ech. Regas jest popychany? Biały? Kto to jest? Regas wszedł na pole bitwy jako pierwszy skadzem. On i pozostali nie przejmowali się nim. Kim był Regas? Był utalentowaną osobą, która walczyła z Damianem w PvP. Jeśli Kraugel i Grid byli sklasyfikowani jako SSS, Regas był SS grade Innymi słowy, był silny. Potrafił tańczyć nago na polu bitwy i wciąż było mało prawdopodobne, by zginął od wroga. Tak więc grupa ponad nie martwiła się o niego. Ale co to było? Białe. Gruba kobieta z nieznanym identyfikatorem całkowicie przytłaczała Regasa. Była lepsza od Regasa pod względem statystyk, umiejętności i kontroli, zmuszając Regasa do defensywy. To był poziom, na którym był bity. Innymi słowy, Witte był potworem na poziomie Kraugela, gdzie ukrywała się taka kobieta. Po raz pierwszy Kraugel stał się znany światu. Ludzie byli szokowani, jak silny może być gracz. Myśleli, że Kraugel był NPC. Teraz był biały. Pokazała szokującą prezencję, gdy pierwszy raz pojawiła się na świecie, podobnie jak Kraugel. Świat jest szeroki. Część trzęsie. Ciało po nas zadrżało. Czy to ze strachu i napięcia? Oczywiście odczuwał takie emocje, ale czuł się bardziej radośnie. Ponósł szczyt. Aby stać się silniejszym, miał skłonność do walki z silnymi. Takie jak Regas, który śmiał się, walcząc z Wita. Dla nich Wita był nowym wyzwaniem i platformą rozwoju. Dołączę do Regasa. Powinnaś zająć się resztą. Tu nie ma małych rytek. Prexford chwycił ponad za ramię, przypominając mu, że wrogowie są silni. Rozumiem twoje serce, ale proszę, znoś to. Teraz musimy zredukować liczbę wrogów tak bardzo, jak to możliwe, podczas gdy Regas będzie wiązał stopy tego potwora. Szczytowy miecz ma rację. Naszym zadaniem jest zminimalizowanie uszkodzeń klanu wodnego do czasu przybycia posiłków. Zapomnij o sprawach osobistych. Kaszel. Ponoc zyskał spokój dzięki Prexford i Huroi, wyciągając włócznie. Żałował swojej chciwości i użył włóczni kolejowej. Czy nie jest w porządku rzucić to, by pomóc regasowi? Mięśnie prawego ramienia ponad nabrzmiały i wydało dźwięk. Pax i Huroi trzymali się za języki, widząc ramię Pona wygięte pod kątem, który wydawał się niemożliwy. To wygląda okropnie. Były umiejętności, które sprawiały pól w zamian za ich użycie. Były też umiejętności, które powodowały utraty zdrowia i wady fizyczne. Wśród nich była włócznia kolejowa Pona. Pon musiał zapłacić wysoką karę w zamian za użycie włóczni kolejowej. Zamiast tego efekt był niesamowity. Peong. Huroi szczytowy miecz przełknęli kilka razy, gdy patrzyli. Pon Israiros poleciał w kierunku Uita, który znajdował się 300 metrów dalej. Była to umiejętność, której nie można było uniknąć, co spowodowało, że Uita wydała okrzyk bólu, gdy jej plecy zostały przebite. Dzięki temu Regas mógł oddychać i podniósł kciuk w podziękowaniu. Wow, ten idiota od walki podziękował ci za pomoc. Tak, myślałem, że będzie wściekły z powodu ingerencji. Ta dziewczyna jest naprawdę silna. Na twarzach trzech mężczyzn zaczęło pojawiać się napięcie. W końcu zmierzyli się z powagą sytuacji. Niektórzy członkowie kufowego karnawału zabijający klan wody odwrócili się, by na nich spojrzeć. Pon, szczytowy miecz Dlatego ci ludzie z próbują nam przeszkadzać. Ich pozycja została odsłonięta w zamian za pomoc Rebesowi i stracili szansę na niespodziewany atak. Cała trójka wymieniła spojrzenia, gdy zostali namierzeni przez wroga, a następnie rozpoczęli własne działania. Nasza przyszła pani Jura jest ładniejsza. Mówca huroi podniósł moralę słodkimi słowami. Wyciągnij miecz. Ping. Idealne długi miecz emitował białe światło wewnątrz pochwy wykonanej przez grid. Nagłe. Kwakwa kwakwa kwakwa. Większość idących tutaj graczy, z wyjątkiem trzeciego zaawansowanego użytkownika, zginęła od ciosu. Uff. Pon był pod wrażeniem uderzenia Pereksfort i jechał na białym koniu. Jego włócznia błyskawicznie dotarła do dna urwiska i za każdym razem, gdy poruszał się w linii prostej, ginęło dwóch lub trzech wrogów. Uratowani ludzie z klanu wody podziękowali grupie łzami uznania. Oczy Pona wyostrzyły się, gdy zobaczył małe dziecko, które nie chciało opuścić ciała swojej zmarłej matki, popaść w nędzę. Zwariowany. Zatrzymaj go. Jak wszyscy wiedzieli, siła była względna. Tak jak pon postrzegał je jako potwora, użytkownicy blotcarniwali odcerniwali i harmia postrzegali pona jako potwora. Widziałem umiejętność nieśmiertelności, ale po raz pierwszy widzę umiejętność skrzeszania czy to cecha klasowa albo efekt przedmiotu lub tytułu bardzo tego pożądam. cześć I, hi, hi, hit. pierwsza walka trwała 4 minuty i 31 sekund druga walka trwała 5 minut i 20 sekund Eutamina ledwo zdołała obezwładnić Blacka i położyła dłoń na jego głowie to była mała i miękka dłoń był dobry zapach ale Black to czuł smród śmierci przykrył ten słodki zapach Zerknij. zemsta zaklęcie klasy C co niezwykłe moc tego zaklęcia różniła się w zależności od odległości z jakiej zostało użyta. miał siłę zaklęcia klasy B gdyby używany z bliskiej odległości Eutamina stwierdziła, że kłowa Blacka została rozbita i umarła, zanim wzięła głęboki oddech. Dwukrotne zmartwychwstanie jest niemożliwe. Otrzymała szept od Churoi, że przybył do Siren. Eutamina chciała szybko dołączyć do swoich kolegów i zminimalizować szkody w klanie wodnym. Jednakże. Cześć. hit. Ty stajesz się słabsze. Ech. Black, któremu oderwano głowę, pojawił się przed Eufeminą w idealnym stanie. Być może nie była to prosta umiejętność wskrzeszania, ale technika wyższego poziomu. Jesteś jak karaluch. Eutamina krzyknęła, gdy ponownie zaatakowała blacka magią. W tym samym czasie nastąpiła eksplozja, która rozesłała falę uderzeniowe we wszystkich kierunkach, niszcząc budynek. Zadaniem eufeminy było nie tylko ochrona mieszkańców syreny, ale także obiektów. Eufemina zaczęła się denerwować. Jej umiejętności, mana i wytrzymałość były szybko zużywane, przez co zaczęła myśleć o gridzie. Eufemina zarumieniła się i potrząsnęła głową. Tu nie chodzi o uczucia. Właśnie przypomniałem sobie o tym facecie. Cześć. Uhit. Uh, Eufemina zarumieniła się samotnie w środku bitwy. Black spojrzał na nią dziwnie. Była traktowana jako dziwna przez szaloną osobę. Koncentracja bojowa eufeminy wzrosła z powodu nieprzyjemnego uczucia. 30 nieoficjalnych rankingów, a użytkownicy Klasy Słonecznej? Lowell przeanalizowała informacje napływające od zespołu wyprzedzającego i była przekonana, krwawy karnawał, siła przewyższająca 7 gildii. Nie, może były porównywalne do Overgard. Grupa, która tym razem zaatakowała Siren, posiadała dużą liczbę nieoficjalnych szeregowych. Nie chciałem być wrogo nastawiony do takiej grupy. Blood Cernival była grupą, która dążyła tylko do pieniędzy i zabawy, nie znając zdrowego rozsądku ani moralności. Było oczywiste, że wrogość wobec nich będzie męcząca pod wieloma względami. Jej słuka dostrzegł zmartwioną minę i uśmiechnął się ciężko. Nie martw się. Jeśli poradzimy sobie z tym doskonale, będą się nas tak bać, że nie będą nam więcej przeszkadzać. Lawel zaśmiał się serdecznie. To jest poprawne. Musimy je rozbić, żeby już nie stały się wobec nas wrogo nastawione. W przeciwieństwie do jego słów, Lawel czuł się nieswojo. Biel była na poziomie słońca. Byłoby miło, gdybym przyprowadził fakera. Szczerze mówiąc, Lawel ocenił, że on i pierwsza drużyna mogą ratować rędzę ufaminą. Dlatego przyjął ze sobą tylko ośmiu członków. Powód, dla którego myślał, że to będzie łatwe. To dlatego, że siły atakujące Sereny były graczami. Uważał, że są na poziomie przeciętnego gracza. Jednak się mylił. Nieoczekiwane było, że w grę wchodzi najgorsza grupa z dwóch miliardów użytkowników Blot Cerniwal. To będzie trudne. Gdyby tylko Gryt tu był. Dlaczego nie odebrał telefonu? Lowell westchnęła, gdy wyskoczyła okno z powiadomieniem gildii. Główna sieć jest podłączona. Struktura gry w wirtualnej rzeczywistości była bardzo prosta. Gracz przesyłał fale mózgowe do serwera, a serwer realizował ruchy gracza na podstawie fal mózgowych. Reakcja w setiswe była nieco wolniejsza niż w rzeczywistości. Powiedzmy, że to 0,1 sekund. Ale najgorsza i najtańsza kapsułka, z której Grid korzystał od ponad dwóch lat, spóźniła się o 0,3 sekundy. Był to model wczesny i miał ograniczenia techniczne. Grid nigdy nie wykazywał zainteresowania samą kapsułą i nie uważał jej za ważne. Nie myślał o 0,3 sekundy opóźnionym czasie reakcji i wykorzystał istniejącą kapsułkę. Potem poczuł coś w drugim ogólnopolskim konkursie. Szybkie reakcje. Gdy tylko pomyślał o wyciągnięciu ręki, poruszył się. Kiedy próbował coś powiedzieć, natychmiast wyskakiwał, to była subtelna różnica, ale przez chwilę trudno było się do niej przystosować. I dzisiaj. Hej! Grid doświadczył nowego świata. Jego ciało poruszało się tak, jak w rzeczywistości. Nie było najmniejszej różnicy między myśleniem a mówieniem. Był połączony z Satisfy, ale dlaczego czuł? że to rzeczywistość? Teto. Grid był pełen radości, gdy przypomniał sobie najlepszą szybkość synchronizacji, która została podana w instrukcjach diamentowej kapsuły. Mogę jeszcze bardziej zadowolić Irenę. Mógł szybciej poruszać i... Pominięty. Co? Lululala. Grid nucił, kiedy szedł do pokoju Irenę, kiedy nagle się zatrzymał? Odleła dobiegł szept. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek, daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 469. Rozdział 469. Grid. Przyjdź teraz do siren. Dlaczego Syrena? Chciał zadowolić Irena. Czy był na świecie inny mąż, który tak dużo myślał o swojej żonie? Grid rzucił się do przodu, kiedy zatrzymał się w miejscu. Wyjaśnij ją Wróg najechał, jest ich około tysiąc. Spośród nich trzydzieści to trzeci użytkownicy zaawansowani, a jeden to klasa słoneczna. Innymi słowy, osoba, która jest na podobnym do ciebie poziomie. Klasa słoneczna. Słowa Lawelle był niesamowite. Grit uśmiechnął się, ale jego oczy były zbolałe. Inwazja jest to miesiąc wcześniej niż planowano. Dobra, zaraz pójdę. Chciał cieszyć się spotkaniem z Renej Lordem, ale było to coś, co mógł zrobić w każdej chwili. Mógł to odłożyć. Grit martwił się, że jego koledzy mogą zostać skrzywdzeni i natychmiast założył buty Brahama. Zwrócił uwagę na Lawelle. Obecne szeptanie wydaje się być ograniczonym w Siren. Komunikacja z zespołem zaawansowanym jest sporadycznie przerywana. Jeśli nie możesz mi szeptać po drodze, nie panikuj i idź prosto do Sireny. Pójdę naprzód i oczyszczę ścieżkę, abyś mógł na nią wkroczyć. Uch, tak. Proszę, chroni jak najwięcej klanu wody. Twoje życzenie stanie się rzeczywistością. Ręce grida i czuło się zwinięte, a on poczuł chęć zablokowania szeptu lael. Dlaczego Grit i Overgaret aktywnie pomagali w osobistych poszukiwaniach eufeminy? Czy chciałem podziękować Eufeminie, która zawsze dawała z siebie wszystko dla Overgaret? Oczywiście to był jeden powód. Był jednak inny powód, dla którego gryti i Overgaret zdecydowali się wesprzeć Eufeminę. Nawiązując sojusz z klanem wody, mieli inną strukturę, aby rozszerzyć swoje siły, a także uzyskać łzy króla klanu wody. To był prawdziwe motywy stojące za gildią Overgaret. Aby wejść do sojuszu w najlepszej możliwej pozycji, konieczne było zminimalizowanie szkód dla Sereny i bycie wielkim dobroczyńcą. Grid leciał w pośpiechu, gdy usłyszał tęskny głos. Ojciec, to był pan. Dziecko dorastające już satisfy, gdzie czas płynął kilka razy szybciej niż rzeczywistość, w mgnieniu oka stawało się dzieckiem. Lord, czas był napięty, ale jak mógł zignorować ignorować syna? Siatka opadła na ziemię i trzymała pana. To było bardzo świeże. Lord mógł być wirtualną egzystencją, ale był dzieckiem grida urodzonym z kobiety, którą kochał. Pan był śliczny i uroczy. Gdzie idziesz? Ojciec jest zajęty na co dzień, a pan i matka martwią się. Z pozycji pana minęło kilka miesięcy, odkąd widział swojego ojca. Jako geniusz na poziomie kontynentu szybko się uczył i był dojrzałym dzieckiem. Chcę bawić się z ojcem. Potrafię zrobić nóż jak ojciec. Haha, ha, czy tak jest? Nie mogę się tego doczekać. Pan bardzo się starał sam. Był naprawdę bardzo godny podziwu. Grit pogładził czarne włosy lorda. Skończę to szybko, abym mógł zobaczyć pracę mojego syna. Do tego czasu słuchaj, co mówi twoja matka. Tak. Lord nauczył się wielu rzeczy, ucząc się z pełkami mędrca. Doskonale zdawał sobie sprawę z pozycji swojego ojca jako księcia. Wiedział, że jego ojciec jest zajęty. Lord starał się nie czuć smutku, ale łzy nie mogły powstrzymać w jego wielkich oczach. Grid gładził go po policzkach, kiedy nagle poczuł się zaskoczony. Co? Za lordem stały dziesiątki pięknych dziewczyn o nieśmiałych twarzach. Były to kandydatki córek Rebeki, który przyjął z tutaj Damian. Powinni pracować w polu Piaro Dlaczego idą za panem? Grid to zakwestionował. Lord przeczytał jego minę i radośnie wyjaśnił. Wskazał na dziewczynę stojącą najbliżej niego. Ta siostra to epona. Mój pierwszy kochanek. Pierwsze? potem była sekunda, to było prawdziwe. Łzy lorda całkowicie zniknęły, gdy wskazał na inną dziewczynę. Ta siostra to Arna. Moja druga ukochana. To nie był koniec. Pan miał ponad dwadzieścia kochanków. Spójrz, dziecko, które nie miało nawet dwóch lat, miało ponad dwadzieścia kochanków. Grid poślubił Niren w wieku trzydzieści lat, nie mając ani jednego kochanka. Nie mógł zrozumieć stanowiska pana. Czy mieli słowa przyjacieli kochanek? Problem polegał na tym, że lord był geniuszem, więc nie było to możliwe. Dziewczyna o imieniu Alpona wyjaśniła Gridowi. Książę Grid, kazałeś nam dobrze opiekować się panem. Ach, tak. Gdy tylko usłyszał nieśmiałe słowa zarumienionej dziewczyny, Grit przypomniał sobie słowa, którym wypowiedział podczas pierwszego spotkania z kandydatami. Tak, Grit tak mówił na polach. Proszę, dorośnij, zdrowo i ładniej i opiekuj się moim synem, panie. Grit smoknął językiem. Moje słowa w tamtym czasie dały panu harem. Grit przypomniał sobie, że było dwieście kandydatów na córki Rebeki i czuł urazy do własnego ojca. Ach, ojciec! Dlaczego nie byłaś taka jak ja? Przedstaw dziewczynę swojemu synowi. Ojciec? Lord martwił się o sfrustrowany Grit. Ledwo rozsąd na grid chwyciła dłoń Lorda. Tak, lepiej być Playboyem niż samotnikiem na całe życie, tak jak ja. Po prostu spójrz na PX Ford. To cudowne, panie. He? Niezbędne części. Co to jest? To, nie wiem, bo tego nie doświadczyłem. Ale pan poznał przez doświadczenie. Był naprawdę zazdrosny o swojego syna. Był naprawdę najlepszą złotą łyżką. Grid ze łzami w oczach uścisnął lorda po raz ostatni i odleciał. Po chwili, Kasim odetchnął z miejsca, w którym obserwował Grida w cieniu lorda. Dukie grid. Jest zupełnie inny niż kilka miesięcy temu. Jego wyraz twarzy i ton stały się łagodnym w porównaniu z przeszłością, ale był ostrzejszy niż wcześniej. W chwili, gdy spojrzał w te roześmiane oczy, poczuł kryzys i na kilka minut przestał oddychać. Doranie, teraz rozumiem, dlaczego oddałaś swój pierścionek Duke Grit. Od przeszłości Doran miał doskonałe wnikliwe oczy. Być może od samego początku Doran zdawał sobie sprawę, że Grit jest wspaniałą osobą. Duke Grit, ukaże wszystkich wrogów, którzy zagrażają Twemu cennemu ludowi. Zapewniamy cię i rozwijaj się dalej. Potem zniszczy imperium własnymi rękami i odpłacił razem mojego klanu. Nie wiem, czy jestem rolnikiem, czy nie. Ja też. Ale kogo to obchodzi, dopóki będę silniejszy? To prawda, ale nie chcę walczyć sprzętem rolniczym na wojnie. Mam dość tęczowych ziemniaków. Hej, nie mów tak, gdy blant jest tuż przed tobą. Uzależniony od ziemniaków na pewno będzie zły, jeśli to usłyszy. Rycerze i żołnierze ukończyli poranny trening na poligonach i ruszyli na pole pod przewodnictwem Asmofela. To dlatego, że musieli uprawiać ziemię pod nazwą szkolenie popołudniowe. Asmofel wysłał tym, którzy byli zdezorientowani co do swojej tożsamości wyraz współczucia i po chwili stanęli twarzą w twarz z piaro. Robotnik. Nie, Piaru uśmiechnął się, czekając na szkolenia żołnierzy i rycerzy. Od świtu przeszłaś przez wiele kłopotów, kapitanie nadmiernych rycerzy magii. Teraz będziesz cierpieć, rycerzy z przeładowaniami. Ich najlepszy przyjaciel. Obaj mężczyźni wpadli kiedyś w pułapkę złej kobiety i uważali się za wrogów. Po przejściu wielu prób ich związek był teraz silniejszy niż wcześniej. Wszystko dzięki dokie Gryt. Piaro i Asmofel. Ci dwaj, których kiedyś nazywano filarami Sahary, teraz szanowali i podążali za gridem. To było z lojalnością z ich serc? Co teraz robił ich pan? Moment, w którym oboje tęsknili za gridem. Piaro. Z góry dobiegł głos. Był to niski i niezbyt frywolny głos. Było w tym zdecydowanie poczucie wagi. Tym, który przemówił, był Gryt. Mój pan. Ty szukał Piaro Asmofel cieszył się, że widzi Grit po długim czasie, ale był też smutny. Witaj, Asmofel, minęło dużo czasu. Twoje wysiłki są zawsze doceniane. Grit spadł z nieba i stanął obok dwojga ludzi. W tym momencie tysiące żołnierzy i rycerzy uplękły. Wieczny zbawiciel. Słońce Rejdana. Pozdrawiamy wielkiego księcia Grid. Ludzi, którzy stale rosli, odkąd został panem Rejdana. Miło było to usłyszeć. Jego serce było pełne. Nie tylko mieszkańcy Rejdana, ale wielu ludzi na całym świecie nazywało go słońcem. Grit przypomniał sobie o tym, gdy rozejrzał się po swojej armii. Teraz było cztery tysiące żołnierzy. Ponadto było osiem rycerzy. Wiele oczekiwało od rycerzy, ponieważ zostali wybrani i wyszkoleni przez Piaro. Jestem naprawdę szczęśliwy. Niegdyś żałosny człowiek był teraz panem dziesiątek tysięcy ludzi i tysięcy żołnierzy. To była cudowna historia, w którą nie uwierzyłby, gdyby cofnął się trzy lata temu, a nawet dziesięć miesięcy. Czy powinienem napisać później autobiografię? Tytuł brzmiałby mi to fower Problem polegał na tym, że oczekiwano co najmniej pięćdziesiąt tomów. Mój panie, czy dołączysz do armii hrabiego lawela? Piaro martwił się, że jego pan nie odpocznie. Gryc skinął głową, trzymając miecz wielkiego pana i przywołując Noe. Zgadza się. Muszę pożyczyć trochę Twoich statystyk, bo mi się śpieszy. Grid planował zwiększyć swoją wytrzymałość, odbierając trochę Piaro. Grid był zadowolony, kiedy użył obserwacji postaci i zobaczył, jak Piaro dorósł. Potem zobaczył okno statusu Asmofela. Olbrzymi, wspaniały miecz Asmofel, był kiedyś jedyną osobą, która mogła dorównać Piaro. Dopiero dwa lata po przybyciu do Reiden odzyskał dawny stan i został ostatecznie rozpoznany przez Grid. Asmofelu, jesteś wspaniałą osobą. Mój pan. Jego wartość została w końcu dostrzeżona. Asmofel był podekscytowany. To ty, Neonk. No, nie? który siedział cicho na ramieniu Grida, nagle otworzył usta i połknęła Asmofela. Wysoka zwinność jest kompletna. Okej. Okay. dziękuję. Dzięki tobie będę mógł dotrzeć znacznie szybciej. Em mój panie, Asmofel, który był pokryty śliną noego, patrzył tempo na Grid, który już zniknął. Po raz kolejny Asmofel był jednym z najsilniejszych w imperium Sahary. Asmofel tęsknił za chwałą przyszłości i stał się zdeterminowany. Piaro, nie mogę sobie wybaczyć, że używam pozorów narkomanii i złamanego serca do lenistwa. Proszę pomóż mi. Trenuj mnie od dzisiaj. Twarz Piaro poczerwieniała. Dobry. Najpierw motyka. Ja też. Po raz kolejny Asmofel był najpotężniejszą osobą w imperium. Był także prestiżowym szlachcicem. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 470. Rozdział 470. Przed wejściem do syreny. Lael rzuciła oddech smoka wiatru w momencie, gdy grupa weszła do syreny. Strzały i magia lecące w kierunku ośmiu członków Overgaret, w tym Lael, zostały rozproszone przez jego wiatr. Lawel zmarszczył brwi, sprawdzając zniszczone budynki. To wspaniałe powitanie. Nie róbmy zbytniego zamieszania w okolicy. Co? Zasadziłaś wśród nas kryta. Skąd wcześniej widziałaś o naszym ataku z zaskoczenia? Członkowie Overgaret faktycznie przybyli, by wesprzeć Eufeminę, która była aktywna w gildii od czasu inwazji golemów Reni W rzeczywistości Overgaret nie miał pojęcia, że Blood Cerniwal jest zaangażowany w to zadanie. Blood Cernival poczuł potrzebę odcięcia posiłków przed Overgaret i rozstawił wojska przy wejściu do Syreny. Potem zabijali każdego, kto wchodził, zginęli jednak tylko niewinni ludzie. Posiłki z Overgaret zablokowały atak z zaskoczenia. Lawel parsknęła na członków krwawego karnawału. Nie byłbym szefem sztabu Overgaret, gdybym nie potrafił czytać w twoich myślach. Lawel uśmiechnął się i odgarnął włosy. Patrzył na wisiorki na szyjach trzeciego zaawansowanego użytkownika od Carnival. Pole chaosu. Przedmiot, który blokował szepty wszystkich graczy w promieniu 10 metrów odnoszącego. Był mniej przydatny, ponieważ nie rozróżniał przyjaciół i wrogów, ale był stosunkowo tani i łatwy do zdobycia. Był to ulubiony przedmiot oddziałów zabójców i partyzantów. W rzeczy samej, właśnie dlatego łączność z zaufanym i pierwszym zespołem została przerwana. Cena była stosunkowo tania w porównaniu do całkowitego pole chaosu. Cena pola chaosu wyniosła 500 milionów wonów. Nie można go było rozesłać do wszystkich tysiąc osób, więc prawdopodobnie posiadało go tylko 33 zaawansowanych członków krwawego karnawału. Innymi słowy, oznaczało to, że Eufemina i Drużyna Zaawansowana mieli do czynienia z członkami Blood Carnival. Spieszyć się. Istniała szansa, że Eufemina i Drużyna Awansowa mogą stracić życie. W szczególności martwił się Eufeminę, która w miarę upływu czasu stawała się bezbronna. Strzała przemknęła nad nerwowym ramieniem Lael, pobożny ucznik. Członkowie krwawego karnawału zesztywnieli i przyjęli postawę obronną. Ale to było bezużyteczne. Pep Pęk. Strzały i słuki swobodnie zmieniały swoje orbity w powietrzu i wbijały się w szczeliny wrogów. Sygnałem była rosnąca krew. Toban i Berlini pozostali członkowie Overgaret zaczęli atakować Blood Carniwal. Sapanie. Spodnie. To nie jest łatwe. Zgadzam się. REGA związał stopy Witowi. Grupa Pona próbowała dołączyć do Eufeminy, jednocześnie likwidując jak najwięcej wrogów. Ale to było trudne. Nie można było zlokalizować Eufeminy, a wrogów było zbyt wielu. Po zabiciu pięciu lub sześciu wrogów na raz natychmiast podeszli inni. Szczególnie denerwujący byli tylnie łucznicy i Magowie. Trudno było im walczyć i chronić klan wody. To nie ma końca. Moja wytrzymałość spada. Regas nie potrwa długo. Jestem sfrustrowany, ponieważ nie mogę wysłać szeptu. Łąk. Pośród tego zamieszania, grupa Pona została otoczona przez nowych wrogów. Średni poziom wrogów był w połowie lat dwusetnych. Mogli poradzić sobie z wrogami w ciągu kilku sekund, gdyby był to mecz jeden na jednego. Ale inaczej było w przypadku dużych liczb. Ich umiejętności, wytrzymałość i koncentracja zostały szybko pochłonięte. Nie można było zneutralizować wszystkich ataków z różnych kierunków, chyba że byli to Kraugel, więc ich zdrowie stale się zmniejszało. Jednak największym problemem była zawartość misji. Gdyby była to po prostu misja polegająca na niszczeniu wrogów, możliwe byłoby zabicie wrogów bez martwienia się o przyszłość. Jednak partia miała obowiązek chronić klan Wody i dołączyć do Eufeminy. Nie mogli walczyć na ślepo. Musimy znaleźć odpowiedni obiekt, aby chronić klan Wody. P.X. był mistrzem gildii i srebrnych rycerzy, a jego zdolność do uchwycenia pola bitwy była wysoka. Lowell nie bez powodu mianował go liderem awangardy. Zidentyfikował stosunkowo bezpieczny obszar i polecił ponowić uro przenieść tam klan Wody. Następnie zablokował drogę wrogom. Dobądź miecza, Arka? Rzeczywiście, moc szczytowego miecza była ogromna, jednak zużycie many było duże, a czas odnowienia był długi. Płok. Twój był celnie wycelowany w moment, w którym miecz szczytowego miecza wracał do pochwy. Pexford został ranny i upadł. To była ogromna siła ataku. Pexford spojrzał na osobę, która wyrządziła mu takie obrażenia. Cholerny drań używający brudnej sztuczki. Obwiniaj swoją niekompetencję, że nie rozglądasz się po polu bitwy. Co co? Niekompetencja. Przypominało to przydomek Pexford, który otrzymał podczas drugiego ogólnopolskiego konkursu. Paxfort nie miał innego wyboru, jak tylko zareagować w czuły sposób. Cholera. Pokażę ci, kto jest niekompetentny. Paxfort natychmiast zaatakował właściciela Sejmitara. Identyfikatorem przeciwnika był Maddaski. To był koreański. Osoba z tego samego kraju. Paxfort był zdumiony podczas ataku. Trzecia klasa zaawansowana. W Korei Południowej był trzeci użytkownik zaawansowany. Maddaski wzruszył ramionami i odpowiedział: Czy nie jest ich dużo? W przeciwieństwie do gryp nie robimy nic znaczącego. Nie chcę, żeby wszyscy na świecie mnie lubili, w przeciwieństwie do ciebie. Ty zdrajco. Bexford dzierżył swój miecz czerwoną twarzą. Masz siłę, ale żyjesz jako pustelnik. Powinieneś wziąć udział w ogólnopolskim konkursie i podnieść status naszego kraju. Mieszkam w demokratycznym kraju. To moja wolność decydowania o tym, co robić. Maddaski z łatwością jeszcze raz uderzył szczytowego miecza. Bexford był szermierzem o szybkim naciągu, a nie normalnym. Jego umiejętność opanowania miecza różniła się od umiejętności generała szermierza, więc była bardzo słaba. Szczytowy miecz bez pochwy nie miał umiejętności ataku. Był wrażliwy w pojedynku jeden na jednego, dlatego nie brał udziału w PvP podczas National Competition. Potition. potrzebował czyjejś pomocy, aby zademonstrować swoją pełną siłę. Jednak P.Axford był obecnie sam. Pon i, i desperacko chronili klan wody przed wrogami. Gówno. Szczytowy miecz zadrżał, gdy zaczął dopuszczać do ataków. Otrzymywanie ataku z zaskoczenia, gdy Draftsford się odnawia. W idealnej sytuacji nie poszedłby sam na sam z tym facetem. Moment, w którym szczytowy miecz poczuł się przygnębiony. Kapelusz, jak słaby. Usłyszano czyjeś szydercze słowa. Kurururunk. Następnie przez jego zalała się kolumna krwi. Poniosłaś 21 500 obrażeń. Potworny zapach krwi spowodował zawroty głowy. Czas rzucania umiejętności zostaje zwiększony o 20%, a odporność zmniejszona o 20%. Lepka krew wkradła się do szczelin w twojej zbroi. Twoja zbroja nie będzie się prawidłowo poruszać. Twoja obrona została zmniejszona o 10%, a prędkość ruchu spowolniona. Twój miecz jest pokryty plamami krwi. Ostrze jest osłabiona, a siła ataku zmniejszona o 10%. Co? To był zdrowy rozsądek, że te bufy miały słabą siłę ataku. Jednak słup krwi, który połknął Maddaskiego, był tak potężny, jak ostateczny atak wysokopoziomowego gracza. Zawartość debuffów była śmiertelna. Maddaski był przerażony. Potwór? Z pewnością nie pojawił się nazwany potwór. Madydański odwrócił wzrok i zobaczył nieoczekiwaną osobę. Krwawy wojownik? Dlaczego był to ktoś niezwiązany z Wehrgaret? Nie nazywaj mnie już krwawym wojownikiem. Czuję, że mój poziom spada, ponieważ jest podobny do nazwy twojej organizacji. Katz dołączył do gildii, ponieważ chciał przedmiotów. Miał obowiązek dobrze wyglądać dla grid. Dlatego powiedział Rexford, w przyszłości nazywaj mnie sługą Grida. Sługa. To był znajomy termin dla Koreańczyków. Nie wiem, co się dzieje. Tak czy inaczej, stało się jasne, że Katz należy do Overgaret. Maddaski natychmiast podjął działania. To było odosobnienie. Nie mógł pokonać krwawego wojownika na polu bitwy wypełnionym krwią. Uciekać? To nieuniknione. Duma jest bezużyteczna dla ludzi takich jak ty. Ta osoba twierdziła, że jest sługą Grida. Paxford miał wątpliwości. Krew tysiąca ludzi. To bardzo boli. Katz wycelował słup krwi biegnącego Maddashiego. Im więcej było krwi, tym bardziej wzmacniały się wyspecjalizowane umiejętności krwawego wojownika. Maddena nie mógł uciec i zmarł. Wof! Katz błyskawicznie zlikwidował trzeciego zaawansowanego użytkownika, ekscytujący szczytowy miecz. Może w tym momencie Katz był silniejszy niż krełga i Grid. Katz szepnął do oszołomionego szczytowego miecza. Proszę, powiedz Gridowi, co się właśnie stało. Blond włosy stały się mokre, gdy podspływał po białych policzkach. Ha, ha! Za każdym razem, gdy wydychała, jej klatka piersiowa trzęsła się niesamowicie. Powielaczę ów Była już wyczerpana. Stało się tak, ponieważ jej wytrzymałość została wyczerpana podczas walki z trzecim skrzeszonym czarnym. Eutamina nie miała wysokiej wytrzymałości, więc jej wytrzymałość była słaba. Teraz wszystko się zużyło. Cześć. I ich hit. Z drugiej strony blask był w porządku. Jej duże piersi trzęsły się, gdy śmiała się i oblizała usta. Czy wygrałem? Uderz, uderz. Jesteś kompletnym oszustem. Jak dalej z martwych wstała, obserwacja umiejętności nie mogła zmierzyć zdolności przeciwnika, więc eutamina nie miała pojęcia. Dłużej już nie wytrzymam. Ta misja zakończyła się porażką. Powód, dla którego spędziła w Siren ponad 8 miesięcy, całkowicie zniknął. Szkoda, że cała jej ciężka praca w tym czasie poszła na marne. Ale Eufemina bardziej żałowała swoich kolegów. Nie mogę nic oddać tym, którzy przyszli mi pomóc. Nienawidzę winien ludziom. Eufemina czuła się rozczarowana, gdy Black podszedł do niej. Cześć! Cześć! Moja kolej do zabicia! Ha! Umiejętności, które skopiowała Eufemina, wciąż tam były. Ale nie miały żadnej wartości, jeśli nie mogła ich użyć. W końcu Eufemina zamknęła oczy i krzyknęła. Zabij mnie szybko! Odpowiedział czyjś głos, nie Black. Nie powinieneś się poddawać. Cześć! Black cofnął się, gdy miała zadać ostatni cios Eufeminie. Stało się tak, ponieważ nieznana energia ograniczyła jej zachowanie. Eutamina znała tę energię, powściągliwość. Potem kil uderzył bladka. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.